źle się dzieje w łódzkiej piłce. Łódzki Klub Sportowy przegrał wczoraj z Ruchem Radzionków 0-4. Mistrzowie Polski na ostatnim miejscu. Honoru piłkarskiej Łodzi, miasta z pięknymi futbolowymi tradycjami, broni Widzew Łódź. Mimo porażki w ostatnim spotkaniu z Legią 0-1 Widzew był chwalony. Maciej Szczęsny dziś w bramce Polonii, kiedyś w bramce Legii. Ale w Widzewie spędził dwa wspaniałe lata, o czym bardzo chętnie rozprawia, o czym mówi. Tu na Widzewie na pewno kibice przyjmą go bardzo ciepło. Szczęsny w każdej wypowiedzi mówi o tym, że na stadionie przy Alei Marszałka Piłsudskiego spędzi wspaniałe chwile. Posłuchajmy zresztą bramkarza Polonii. To byłoby mi miło akurat tam zagrać i pokazać łódzkiej, zawsze obiektywnej publiczności, że jestem w dobrej formie i że tamtejszy klub powinien żałować, że ponad rok temu zachował się trochę nieelegancko. Zresztą nieelegancki jest do dzisiaj, bo remiza Mistrzostwa Polski do dzisiaj nie dostałem, więc postaram się tam jakieś pieniądze zarobić, chociaż za zwycięstwo nad Widzewem. Proszę Państwa, Maciej Szczęsny nie byłby sobą, gdyby nie wypomniał swym byłym pracodawcom zaległości, jakie ci pracodawcy mają wobec Szczęsnego. Witamy serdecznie ze stadionu Widzewa. Janusz Wasałaj. I Jacek Laskowski. Proszę Państwa, brzydka pogoda psuje troszeczkę widowiska w naszej ekstraklasie. Niewielu widzów decyduje się na moknięcie na stadionach. Dziś w Łodzi 2,5 tysiąca widzów na trybunach. Ja myślę, że tych widzów byłoby dużo więcej, gdyby pogoda była lepsza. Widzew chwalony po ostatnim przegranym wprawdzie meczu na Łazienkowskiej 0-1 liczy na to, że odkuje się na drugim stołecznym pierwszoligowcu, czyli na Polonii. Nasza liga jest barwna, nasza liga jest ciekawa. W naszej lidze pada mnóstwo bramek. Popatrzmy na dotychczasowe wyniki ósmej kolejki Ekstraklasy. Amicha, Ruch Chorzów, to było wczoraj na antenie Kanal Plus 2-0. Zagłębie Odra, prawdziwy dreszczowiec strzelanina. W Lubinie 4-4, Lech Górnik 3-1, Ruch Radzionków ŁKS 4-0, GKS Katowice Wisła 1-2, dziś Stomil ograł Pogoń 3-1, Legia z GKS-em Bełchatów o 17.30, a za 7 minut Widzew z Polonią. Proszę Państwa, wczoraj przed meczem z Wronkami także padało. Mówiliśmy, że to dobrze wróży widowisko, oby dziś tak było. Tabela na pierwszym miejscu Wisła, przed Legią dalej Lech, Amicha, Górnik. Za moment zobaczymy, gdzie znajdują się jedenastki, które za moment zagrają. 12 i 13 miejsce. Jeśli widzę, wygra, Jacek? Jeśli widzę, wygra, zdecydowanie poprawi swoją pozycję, ale i Polonia też liczy na to, że kiedyś zacznie wygrywać, bo wygrała w tym sezonie tylko raz w pierwszym spotkaniu w Bełchatowie. Proszę Państwa, mówiliśmy na początku transmisji o Macieju Szczęsnym. Posłuchajmy, co ma jeszcze do powiedzenia były bramkarz reprezentacji Polski, były golkiper Widzewa, dziś w Polonii w rozmowie z naszą reporterką Aldoną Marczuk. Maciek, lubisz przyjeżdżać do Widzewa, ale nie dlatego, żeby spotkać się z prezesami. No z prezesami to akurat nie bardzo mogę się spotkać, ponieważ sztukę uników opanowali do perfekcji. Wiją się kolejni prezesi jak węże, niezależnie od tuszy i wieku, więc na pewno do nich nie mam w ogóle po co przyjeżdżać i myślę, że będę musiał w końcu im przysłać swojego adwokata. Natomiast rzeczywiście na stadionie Widzewa lubię bywać, lubię tutaj grać. Mam myślę szczęście duże, że jeszcze mi się to zdarzyło. To znaczy, że jeszcze twoje problemy z Widzewem nie zostały do końca rozwiązane? No ja myślę, że problem to ma Widzew ze mną, a nie ja z Widzewem, bo tak naprawdę prędzej czy później to kasjer Widzewa zapłaci mnie, a nie ja Widzewowi. Maciek, jesteś ostatnio w wybornej formie. Po meczu z Odrą Wodzisław Ryszard Stanik powiedział, że pomaga ci Matka Boska. Bardzo być może, chociaż ja jestem ateuszem, także dziwiłbym się temu łaskawemu spojrzeniu Matki Boskiej na moją osobę. Natomiast no cóż, ja mogę się tylko Ryśkowi zrewanżować i stwierdzić, że od paru dni to jest jedna z najbardziej nielubianych przeze mnie osób w Polsce, bo strzelił mi dwie bramki, mimo że rzeczywiście nie najgorzej broniłem. Czy pogniewasz się dzisiaj z kimś z Widzewem, jeżeli strzelą ci bramkę? Nie, no na pewno mówiąc o tym, że nie lubię Ryśka, to mówię w przenośni. Na pewno się ani z nim nie pogniewałem, ani nie pogniewam się z żadnym z kolegów z Widzewa, chociaż tak naprawdę to nie po to wróciłem do piłki, nie po to wróciłem do bramki, nie po to przyjechałem tutaj, żeby dać satysfakcję tym, którzy czekają na jakieś potknięcie. Znasz bardzo dobrze Widzew, znasz bardzo dobrze Polonię. Która z tych drużyn ma dzisiaj większe szanse, żeby wygrać? No myślę, że zarówno dla Widzewa, jak i dla nas to już jest ostatni dzwonek, żeby zacząć zdobywać komplet punktów w każdym meczu. I myślę, że dzisiaj na pewno zobaczymy bardzo widowiskowe spotkanie, otwarte. Drużyny będą chciały na pewno wygrać, a kto z wymiany ciosów wyjdzie starczą, trudno przewidywać. Oczywiście ja wierzę w swój zespół. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle, proszę Państwa, Maciej Szczęsny, który jak zwykle potrafi zaskoczyć, no i wyznanie tego, że jest ateuszem w obecnej konfiguracji
polityczno-religijnej w Polsce. To naprawdę odważna deklaracja, ale Maciek Szczęsny przed rok mogli Państwo słuchać jego komentarzy w Kanal Plus. Zwykł mówić to, co myśli i nie ukrywać, nie owijać niczego w bawełnę. Maciej Szczęsny, kiedy przeniósł się z Legii do Widzewa, nie był na początku pupilem publiczności i to jest najbardziej eufemistyczne określenie, jakiego mogłem tutaj użyć. Po pierwszych paru występach kibice Widzewa przekonali się do bramkarza i po prostu był ich wielkim ulubieńcem. Zresztą do dziś Maciej Szczęsny wypowiada się o łódzkiej publiczności, o publiczności, która zasiada na stadionie Widzewa jako najwspanialszej w Polsce. A Maciej Terlecki grał kiedyś w Polonii. Grał nawet w barwach czarnych koszul u boku swojego ojca Stanisława. Lądował w Widzewie. Reprezentant naszej młodzieżówki, naszej reprezentacji olimpijskiej prowadzonej przez Pawła Janasa dziś będzie grał przeciwko Maciejowi Szczęsnemu. Maciej kontra Maciej, tylko że już w przeciwnych klubach. Maciej Terlecki z dystansu bardzo dobrze, także Dariusz Dowczyk, piłkarz Polonii Warszawa, przed spotkaniem mówił, że no, jego doświadczenie na tak śliskim boisku, na takiej trawie, w takich warunkach może się przydać. Proszę Państwa, Widzew Polonia, skład Polonii w bramce z numerem 33. Maciej Szczęsny, 4. Michał Żewłakow, 5. Janusz Gałuszka, 3. Tomasz Żwirgzdauskas, 7. Kapitan zespołu Grzegorz Wędzyński, 8. Jacek Dąbrowski, 2. Krzysztof Sadzawicki, 22. Marcin Jałocha, 17. Dariusz Wdowczyk, 10. Grasz Widas Mikulenas, 20. Arkadiusz Bąk. Trenerem zespołu jest Zdzisław Podedworny, właśnie szefem ekipy trenerskiej, bo Polonia ma bardzo bogaty skład, jeśli chodzi o szkoleniowców. Rezerwowi 11 Tomasz Moskal, 14 Bartosz Tarachulski, 18 Mateusz Barczak, 19 Marcin Żewłakow, 32 rezerwowy bramkarz Mariusz Liberda. I skład gospodarzy w bramce Sławomir Olszewski, w obronie 15 Daniel Bogusz, z czwórką Łukasz Gorszkow i z trójką Tomasz Łapiński, o tym za chwilę. Numer 19 Maciej Terlecki, właśnie z trójką kapitan Widzewa Tomasz Łapiński, z piątką Dariusz Gęsior, z dziewiątką Rafał Kaczmarczyk, numer 11 Rafał Siadaczka, siódemka to Radosław Michalski, ósemka Artur Wichniarek i dwójka Mirosław Szymkowiak, trenerem Widzewa od drugiej kolejki tego sezonu Wojciech Łazarek. I rezerwy drużyny gospodarzy Maciej Samuel, rezerwowy bramkarz, a także Adrian Budka, Piotr Szarpak, Andrzej Borowski, Krzysztof Maciejczuk. Ryszard Wójcik, sędzia międzynarodowy, uczestnik finałów Mistrzostw Świata, w asyście pana Bartoszka i Kamińskiego z Wydziału Sędziowskiego Opola. Wyprowadzają obie jedenastki na czerwono, Widzew Łódź, czarno-białe stronie. Polonia Warszawa, dwie stare piłkarskie firmy dziś na stadionie Widzewa. Od 50 lat Polonia nie wygrała z Widzewem. Ostatnie takie zwycięstwo, Jacek, pamiętamy, kiedy to drużyna wtedy Franciszka Smudy po prostu zlała drużynę na Konwiktorskiej 3-0. Obie drużyny wychodzą na boisko. Widzew znacznie gorzej radzi sobie z Polonią na własnym boisku, ponieważ w czterech dotychczasowych meczach wygrał tylko raz, a trzy razy były tutaj remisy. Częściej Widzewowi udało się wygrywać przy ulicy Konwiktorskiej. Zobaczymy, jak będzie dziś Ryszard Wójcik i obie drużyny są już na środku boiska. Ryszard Wójcik i panowie Bartoszek Kamiński to sędziowie dzisiejszego meczu. Pana Wójcika przedstawiać nie trzeba. 42-letni nasz najlepszy sportowy arbiter, uczestnik ostatnich finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. A ten malec kibicujący Widzewowi ma dobrze, bo schował się pod dach na trybunie głównej i zupełnie mu deszcz nie przeszkadza. Grzegorz Wędzyński, Tomasz Łapiński na środku. Patrzmy na taktykę Polonii. Dariusz Wdowczyk przed trójką obrońców. Przed nim Jałocha i Wędzyński. Te strzały Wdowczyka z dystansu, jego kapitalne podania, krosy na dalszą odległość dzisiaj się przydadzą. Za dwójką napastników Bąk, Mikulenas, Grzegorz Wędzyński. Bardzo dobra ławka rezerwowych. Tarachulski i Moskal, wymarzeni napastnicy do zmiany. I taktyka Widzewa. Trójka obrońców Łapiński, Gorszkow i Bogusz. Przed nimi Terlecki i Michalski. Gęsior, Siadaczka, boczni pomocnicy. Rafał Kaczmarczyk w roli tego ofensywnego pomocnika. Dwójką z przodu Szymkowiak i Wichniarek. W zasadzie Szymkowiak będzie takim wchodzącym prawym pomocnikiem. Tak przynajmniej podejrzewamy, bo nie jest to przecież klasyczny napastnik. Wydaje się, że Wojciech Łazarek nie zaryzykuje aż takiej rewolucji w składzie, chociaż kto to wie. Na środku boiska Mikulenas i Bąk czekają na sygnał pana Wójcika. Ulewa
na stadionie Widzewa. Oby rzeczywiście zwiastowało to dobre widowisko. Jeszcze Maciej Szczęsny do bramki. Ryszard Wójcik zaprasza na mecz Widzew-Polonia. I rozpoczęli goście. Od razu Grzegorz Wędzyński rzucał piłkę na lewą stronę i za mocno. Te same warunki w zasadzie, co wczoraj we Wronkach, a więc te same uwagi. Śliskie boisko, śliska piłka. Na pewno trzeba brać poprawkę przy podaniach. Trzeba brać poprawkę pod to, że piłka będzie po tej śliskiej murawie toczyła się znacznie szybciej. No i prosimy znów o strzały z dystansu. Mówiliśmy, proszę Państwa, o tym, że bardzo dobrą ławkę rezerwowych ma Polonia, przynajmniej jeśli chodzi o napastników. Dobrze grający na nasze ligowe warunki Moskal i Tarachulski. Ale przypomnijmy, że Widzew występuje dziś bez Marcina Zająca, stąd Wichniarek w ataku samodzielnie będzie próbował zaskoczyć obronę Polonii, a obecność Szymkowiaka, no, choć zaskoczenie, Szymkowiak gra już na wszystkich pozycjach poza bramką, może rzeczywiście i w ataku się sprawdzi. Przed chwilą właśnie akcja Mirosława Szymkowiaka powstrzymana. Szansa na kontratak Polonii przed chwilą, ale Mikulenas stracił piłkę. Bąk, ucieka Mikulenas, obserwuje go Łapiński, tymczasem Bąk cały czas przy piłce. Bąk w polu karnym i Tomasz Łapiński, świetna interwencja. No tak wybijał piłkę kapitan Widzewa, że odbiła się jeszcze od nóg Bąka i rozpocznie od bramki Olszewski. Oto właśnie szarża Arkadiusza Bąka. No i jak powiadają piłkarze w swojej gwarze, też trudno zinterpretować to jako przejaw poprawnej polszczyzny, nabił mu piłkę na nogę, stąd taki koniec tej akcji. Bogusz do przodu, do Wichniarka, który ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji, przynajmniej w meczach ligowych, prezentuje się ze świetnej strony. Trzy bramki z czterech, jakie Widzew zdobył w tym sezonie, były autorstwa Artura Wichniarka. Czwartą dołożył Radosław Michalski. Teraz rozpoczyna Tomasz Łapiński, Michalski. Dwa słowa Jacek o nieobecnych w Polonii. Oczywiście nie ma Olisa Debe kontuzjowanego. Nie gra także Wencewicius. Olisa Debe to strzelec jednej bramki. Poza tym dla Polonii w tym sezonie strzelali Moskal, Wencewicius, Olisa Debe, Bąk, Mikulenas i Marcin Żewłaków. Świetną formę prezentował, a przede wszystkim skuteczność prezentował duet napastników Polonii Mikulena z Bąk. No i teraz sztab trenerski Czarnych Koszul na pewno liczy i czeka na to, aż znów będą strzelać tyle bramek, co w poprzednim sezonie. Ostra walka w środku boiska, faulowany Radosław Michalski. Ryszard Wójcik uspokaja atmosferę, tymczasem wcześniej jeszcze w starciu poszkodowany Mirosław Szymkowiak. Dariusz Wdowczyk, władczy gest, to nie tylko najstarszy kolega Polonii na boisku, ale to także trener, jeden z triumviratu szkoleniowego, małowiejski, podedworny Wdowczyk. Piłka u obrońców Widzewa, tymczasem widzimy rzeczywiście z przodu Szymkowiak ustawia się w ataku razem z Wichniarkiem, a zatem to jest rzeczywiście ta niespodzianka taktyczna Wojciecha Łazarka. Przejął piłkę Michalski. Michalski na pole karne, ale dopiero teraz siadaczka nadbiega z lewej strony i Maciej Szczęsny spokojnie złapał piłkę. Od razu rozpoczął akcję swojego zespołu. Sadzawicki w kierunku Mikulenasa. Mikulenas zblokowany przez Bogusza, ale przy piłce utrzymują się poloniści. Oto nabiera prędkości Wędzyński. Wędzyński z dystansu, mocno Olszewski. Pierwszy strzał polonistów, chociaż druga tak składna ofensywna akcja. Wojciech Łazarek, Andrzej Pyrdoł. Duet szkoleniowców z Widzewa. Artur Wichniarek. Udało mu się wywalczyć piłkę, zagrał do Szymkowiaka. Ten dobrze z pierwszej piłki od razu próbował odegrać do siadaczki, ale poloniści uważnie, czujnie w tych pierwszych minutach w obronie. Widzew, często tak bywa na tym stadionie, że odkrywa się, że atakuje od początku, chcąc zdobyć bramkę, chcąc, no, zwłaszcza przed własną publicznością, wyrobić sobie taką przewagę. Ale w tym spotkaniu zdaje sobie łódzki klub sprawę z tego, że poloniści, choć nie wiedzie im się ostatnio najlepiej, to są wicemistrzowie Polski, że to są dobrzy piłkarze i że nie można prowadzić takiej otwartej gry od pierwszych minut. Akcja na połowie Widzewa. Rzut wolny, piłkę ustawił Grzegorz Wędzyński w polu karnym. Mikulenas przed polem karnym, Bąk. Po ziemi Wędzyński zdążył wyjść do tego dośrodkowania Bogusz i Michalski. Stracił piłkę Wdowczyk. Ponownie Michalski. Z przodu tylko Wichniarek. Michalski sam od razu zaatakowany przez Wdowczyka. Na tyle skutecznie, że poloniści przejęli piłkę i za mocne podanie do Mikulenasa.
Łapiński. Bogusz. Ale przy każdym Widzewiaku polonista, ciężko rozegrać akcję. Widzewiacy teraz próbują, indywidualna akcja siadaczki. Siadaczka ma trochę rzeczeczkę miejsca, już jest blisko pole karne. Siadaczka nie było spalonego, ale wszedł w całą sytuację Marcin Jałocha. Bardzo przytomnie uciekał ze spalonego Wichniarek, trzeba mu oddać to, bo wydawało się, że za moment siadaczka znajdzie swojego kolegę właśnie na offside. Tylko aut dla Widzewa. Wichniarek przy piłce. Wichniarek i przy nim Jałocha. Świetne przekazanie do Terleckiego. Terlecki na pole karne. Szczęsny piąstkował. Jeszcze Widzew. I nie zdołał dojść do strzału Rafał Kaczmarczyk. Pierwsze zamieszanie w polu karnym gości. Wciąż Widzewiacy, aut dla gospodarzy. Dariusz Gęsior, Mirosław Szymkowiak. Po prawej stronie boiska jeszcze Widzew, Szymkowiak. Chyba wypuszczał sobie piłkę, ale zdecydowanie za mocno. Szymkowiak jakby zapominał, że dzisiaj warunki no, nie służą ku temu. Trzeba krótko trzymać piłkę przy nodze, podawać precyzyjnie, tak bilardowo. Mówiąc językiem piłkarzy, żeby no, piłka dzisiaj nie uciekała od nóg zawodników. Teraz dobrze Jałocha do Mikulenasa. Prawą stroną włącza się do akcji Sadzawicki. Mikulenas, Litwin utrzymuje się przy piłce. Nadal Mikulenas, bardzo ambitny powrót i znakomity Terleckiego. Piłka pod nogami siadaczki. Widzew na prawej stronie, szeroko ustawiony Szymkowiak. Piłka na lewo do Wichniarka. Wichniarek bardzo dobrze z numerem trzecim z Juxdauskas. Wichniarek starał się od razu podać do przodu do Kaczmarczyka, ale tak jak mówiliśmy od początku, pilnowani Widzewiacy. Wojciech Łazarek zastanawia się być może już co zmienić. Patrzy na ustawienie Polonii, jak poloniści grają, kto kogo pilnuje i być może będziemy mieli jakąś zmianę w ustawieniu Widzewa. Na razie Rafał Siadaczka do Wichniarka. Wichniarek aktywnie po lewej stronie boiska, ale poradził sobie z nim świetnie Żwirgzdauskas i Wędzyński. Wędzyński wyprowadza akcję Polonii. Starcie z Maciejem Terleckim, ale utrzymali się poloniści przy piłce. Sadzawicki, Terlecki świetny w odbiorze. Dzięki temu grał przecież również na pozycji libero. Świetnie sobie radził na pozycji defensywnego pomocnika. Dzisiaj przed meczem był trochę markotny, kiedy zapytaliśmy go, czy grał. Powiedział tak, ale właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Czy o pogodę, czy o fakt, że musi grać w niedzielę. Zobaczymy. Krzysztof Sadzawicki z prawej do strony do Wędzyńskiego. Po raz kolejny także były polonista, czyli Terlecki. Prawa strona boiska, Sadzawicki. Trzech polonistów w polu karnym. Początek spotkania. Pierwsze 7-8 minut jakby potwierdzały, że Polonia lepiej gra na wyjeździe niż u siebie. Bąk do Mikulenasa. Mikulenas w polu karnym. Łapiński wcześniej był. Bogusz, który zatrzymał atak polonistów. Będzie rzut rożny dla gości z Warszawy. Sporo będą mieli pracy kryjący Widzewa, Gorszkow i Bogusz z dwójką napastników, z Bąkiem i z Mikulenasem. Widać to w tych starciach w pierwszych minutach spotkania. Tymczasem Dariusz Wdowczyk ustawia piłkę w narożniku boiska. On potrafi świetnie zacentrować ze stałego fragmentu gry. Podkręcona piłka, no i później wiele bramek Legia zdobyła w ten sposób po jego zagraniach. Teraz też dotarło to dośrodkowanie do Michała Żewłakowa, ale strzał lekki w sam środek bramki. Olszewski. Tu z przodu tylko Kaczmarczyk i Wichniarek. Kaczmarczyk bardzo często pilnowany przez Dowczyka. Środkowy pomocnik Widzewa. Nowy nabytek, tak jak i Gorszkow. Ktoś powiedział złośliwie, że ŁKS wyprzedał swoich najlepszych zawodników, a Widzew, który wydawało się, że przed sezonem jest w tragicznej sytuacji finansowej, organizacyjnej. Widzewie się do tego zdążono przyzwyczaić. Wzmocnił się dobrym trenerem i nowymi piłkarzami. A co najważniejsze, jeszcze kilku piłkarzy z Widzewa nie odeszło, chociaż głośno i często o tym mówiono. Wichniarek po prawej stronie ucieka. Szymkowiak, za późno zagrana piłka do Szymkowiaka i nie mógł wyjść po prawym skrzydle i dośrodkować. Kontratak gości. Wędzyński popatrzył, gdzie są koledzy, zagrał na lewą stronę. W środku Bąk i łatwo odbiera piłkę Widzew. Terlecki, siadaczka po raz kolejny, aktywnie siadaczka, jakby chciał potwierdzić, że ten występ przeciwko Bułgarii nie był przypadkowy. Znakomicie Wichniarek i odskoczyła piłka siadaczce. Ale świetna gra Artura Wichniarka. Myślę, że zobaczymy tę akcję za chwilę, jak po raz pierwszy uciekł. No już nie, już jest po tym, jak pokonał Żwirgzdauskasa. Doskonałe zagranie na wolne pole. Siadaczka wchodzący z drugiej linii niezwykle odważnie
Tym razem piłka mu odskoczyła. Zobaczymy, co Szymkowek. Szymkowek do Michalskiego na prawo, wysokość pola karnego. I mamy rzut rożny dla Widzewa w kornerach 1-1. Żywe spotkanie od pierwszych sekund. Ten deszcz tradycyjnie pobudza graczy do takiej energicznej gry, do tego, że nikt na boisku dzisiaj nie proponuje jakiejś kuktatorskiej piłki. Nie ma sensu stać i moknąć. Tymczasem Rafał Siadaczka z tamtej strony boiska. On bije rzuty rożne lewą nogą. Też uderza piłkę mocno. Przepychanka na polu karnym. W zasadzie Gęsior przepychał się z Michalskim. Terlecki. Kiks pomocnika Widzewa, ale świetnie chciał zagrać Terlecki na prawą stronę do Siadaczki. Tyle tylko, że zrobili do przodu piłkarze Polonii i Siadaczka znalazł się na spalonym. Terlecki chciał strzelać. Właściwie myślę, że w pierwszej fazie na pewno myślał o strzale, potem szukał dobrze ustawionego kolegi, ale zagapił się i jeden krok defensywy Polonii wystarczyłoby. Widzewiacy znaleźli się na spalonym. Żewłaków. Bardzo ambitnie w środku Widzewiacy i skutecznie Szymkowiak do Kaczmarczyka na spalonym Artur Wichniarek. Taka jest decyzja pana asystenta sędziego głównego. Artur Wichniarek, bardzo dobry start do piłki. Już był sam w polu karnym, przed nim tylko Szczęsny. Nie ma czasu na powtórkę. Być może zobaczymy tę sytuację za chwilę. Jesteśmy w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że możemy sobie obejrzeć to z wysokości pola karnego mniej więcej tam, gdzie to się dzieje. Widzę po raz kolejny Kaczmarczyk wywalczył piłkę w środku pola. Znów do Wichniarka. Artur Wichniarek i... No, chyba powinien gonić piłkę, jaka będzie decyzja sędziego. Nie, jednak dla Widzewa wydawało mi się, że to Wichniarek ostatni dotknął piłki. Trener Małowiński. Nie widzieliśmy tylko dłonie klaszczące. To trenera Podedwornego. To jeszcze nie oklaski za grę, ale zachęta do energicznej walki. Maciej Szczęsny w bramce. Przy słupku Jacek Dąbrowski. Atakuje Widzew Kaczmarczyk. Szymkowiak na pole karne. Był tam Michalski, nie zdążył Gęsior, jest Jacek Dąbrowski i Siadaczka, kapitalne wejście Siadaczki, piłka do Gęsiora. Znowu wysokość pola karnego, Gęsior i Siadaczka, reprezentant Polski ma ustawionego w środku Terleckiego, ale niesprytnie pole karne, tam jest Szymkowiak, nie ma spalonego i 1-0. Świetna akcja, w tych pierwszych minutach widzę, potwierdził to, że wraca do dawnej formy. Mirosław Szymkowiak wykonuje kołyskę. Nie wiem, komu jest dedykowana. Być może jest, mamy jakiegoś nowego Polaka w drużynie Widzewa. Tymczasem zagranie... Myślę, że to jest zadanie dla naszych reporterów rzeczywiście, komu dedykowana jest ta bramka. Słynna kołyska prowadzona przez Bebeto, tym razem w wykonaniu Szymkowiaka i jego kolegów z Widzewa. My popatrzmy jeszcze raz na tę akcję. Siadaczka, świetne zagranie w pole karne i wyjście do tej piłki Mirosława Szymkowiaka bez spalonego, spokojnie przyjął piłkę. To nie jest łatwa sytuacja, kiedy pada deszcz. Zagapili się obrońcy Polonii. Nie zdążył Sadzawicki i Mirosław Szymkowiak umieszcza piłkę w bramce Macieja Szczęsnego. 1-0 dla gospodarzy. Szczęsny miał pretensje, olbrzymie pretensje do sędziego liniowego, właśnie do asystenta sędziego liniowego, ale trudno nam wyrokować. Kolejna akcja Widzewiaków, czy będzie 2-0? Michalski już jest w pole karne, co radzi do Wichniarka. Wichniarek przed nim, Szczęsny, strzelaj gol! No, dwa ciosy zadane w tak krótkim odstępie, to jest coś, co może powalić na kolana każdą drużynę. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz tę kontrę, a Widzew no, w komfortowej sytuacji, radość olbrzymia kibiców, gospodarzy. Świetnie wyprowadził tę akcję Michalski i co najważniejsze, kapitalnie zagrał do Artura Wichniarka, który zdobył czwartą bramkę, spokojnie przymierzył, puścił piłkę między nogami Szczęsnego. Zobaczmy. Jeszcze raz Michalski w tempo, w porę, też nie było spalonego i świetny strzał Artura Wichniarka. Znakomicie zrobił to Wichniarek. Dwierdzdauskas po raz kolejny dał się wyprowadzić w pole Wichniarkowi poza pierwszą akcją z pierwszej minuty, kiedy to Litwin właściwie czysto znakomicie zabrał piłkę Wichniarkowi. Później już były gracz Lecha kilkakrotnie wprost ośmieszył Litwina. No teraz na tyle skutecznie, że Widzew prowadzi 2-0. Polonia pod polem karnym Widzewa. Dobrze zaczęło się to spotkanie, są dwie bramki, dużo strzałów, dużo emocji. Widzew Polonia 2-0.
Przez moment odniosłem wrażenie, jakby kibice przed chwilą dowiedzieli się, jaki jest wynik na Widzewie, że gospodarze zdobyli już dwie bramki i jakby przybyło troszeczkę widzów na trybunach. To jest może złudzenie, ponieważ coraz bardziej rzęsisty deszcz i pojawiło się mnóstwo parasoli na trybunach. Wszyscy jednak mniej myślą o pogodzie teraz, a o korzystnym wyniku dla gospodarzy. Polonia. I proszę Państwa, Łukasz Płóciennik, który za chwilę wytłumaczy, co znaczyła, komu dedykowana była ta kołyska. Otóż ta kołyska dedykowana była byłemu bramkarzowi Widzewa, Tomaszowi Muchińskiemu, obecnie trenerowi rezerw łódzkiego Widzewa, ponieważ urodziło mu się dziecko. Gratulacje dla trenera rezerw Widzewa. Rzeczywiście gest jakże sympatyczny, gest, którym Bebeto, jeśli nie przejdzie do historii, to na pewno zostanie zapamiętany nie tylko z tego, że był kiedyś mistrzem świata. A Tomasz Muchiński jeszcze tak dawno. Dobry duch zespołu, chociaż przeważnie bramkarz rezerwowy, to jednak człowiek o wspaniałym poczuciu humoru, wprowadzający dobrą atmosferę w drużynie i dlatego też taka integracja właśnie z Tomaszem Muchińskim całego zespołu. Kaczmarczyk świetnie utrzymał się przy piłce i zagrał do wychodzącego z własnej połowy Gorszkowa. Gorszkow pociągnął 30 metrów. Mimo że starał mu się przeszkadzać Mikulenas, ale łatwo stracił piłkę. Przy linii bocznej masowany Radosław Michalski, bolesny upadek Widzewiaka i teraz masażysta i lekarz wcierają jakieś triakwie. Wszystko po to, by za moment Widzewiak był znowu na boisku. Wojciech Łazarek także przy swoim piłkarzu. Po 17 minutach spotkania Łazarek ma powody do radości, do satysfakcji. Jego Widzew prowadzi z Polonią 2-0. Ryszard Wójcik pozwolił Michalskiemu wejść na boisko, a Michalski od razu przejął piłkę i próbuje wyprowadzić kontrę, ale troszeczkę chyba za późno podawał do Mirosława Szymkowiaka. Przypomniałem się sytuacja z meczu Bułgaria-Polska, kiedy to Michalski wszedł jako rezerwowy i ledwie wszedł na boisko, próbował. Nie ma o czym dyskutować, spalony ewidentny dwóch piłkarzy Widzewa. A wtedy znakomicie przeprowadził akcję, włożył piłkę Trzeciakowi. Napastnik Osasuny nie wcelował w bramkę, ale od razu to było takie wykorzystanie zagapienia drużyny przeciwnej, która odpoczywa trochę, kiedy rywale przeprowadzają zmianę. Ten piłkarz wchodzi, jeszcze się nie ustawia na swojej pozycji i może to troszeczkę rywali zaskoczyć. Koloniści wyraźnie zdeprymowani utratą dwóch bramek w ciągu chyba 60 sekund. Teraz fatalne zagranie Żwirdzdauskasa, nieporozumienie w zespole czarnych koszul. Rozpoczyna Widzew, komfortowa sytuacja dla gospodarzy. Oni lubią tak grać, kiedy prowadzą na tym stadionie, kiedy obejmują prowadzenie, kiedy jest 2-0. Znacznie gorzej jest wtedy, kiedy ta bramka nie chce paść dla gospodarzy. Wtedy jest duża szansa zawsze tutaj dla zespołu przyjezdnego stworzenie groźnego kontrataku, co chociażby potrafił w drugiej kolejce wykorzystać Górnik. Polonia. Wędzyński był faulowany. Zdaje się, że powinna być inna decyzja, ale jednak od bramki to Bąk, Arkadiusz Bąk i Daniel Bogusz. Powinien być rzut wolny dla polonistów, ale piłkę od bramki wybija Olszewski. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy ten sezon na ekranach Kanal Plus od transmisji meczu Ruch Radzionków Widzew. Państwo nie uwierzą, nie pamiętają, ale naprawdę wtedy było 5-0 dla 11 Mariana Janoszki. Wszyscy obserwatorzy tego spotkania byli porażeni na pewno wysoką formą drużyny Andrzeja Płatka, ale i katastrofalną dyspozycją Widzewiaków. W drugiej kolejce był już Wojciech Łazarek. Pozbierał towarzystwo do kupy i najbardziej malowniczy z polskich trenerów wie, jak odradza się drużynę, wie, jak poprowadzić jedenastkę, by nawiązała do tradycji, do możliwości, bo nie oszukujmy się, kadrowo Widzew to na pewno jedenastka z pierwszej czwórki w naszej lidze. A po meczu w Radzionkowie wielu fachowców twierdziło, że na tym stadionie wiele drużyn zostawi punkty i wczoraj przegrał tam wprawdzie przeżywający spory kryzys, ale aktualny mistrz Polski, a przecież Wisła wywalczyła tylko remisami Katarzy. Mówiliśmy na początku, Widzew broni honoru piłkarskiej Łodzi, no i czyni to godnie, 2-0 z Polonią, chociaż warszawiacy nie rezygnują. Kolejna akcja Wędzyńskiego. Wędzyński, obok niego ustawiony Sadzawicki. Świetny powrót siadaczki. Jaka pewność siebie, spokój. Naprawdę ta kadra bardzo wpłynęła korzystnie dla niedoszłego gracza krakowskiej Wisły. Teraz faul Kaczmarczyka. Piłkę zagrywa do środka Sadzawicki. Jest Dariusz Wdowczyk i Polonia. Wdowczyk, wrzutka na pole karne. Dobra do Arkadiusza Bąka. Bąk! Jednak przeszkadzał mu cały czas Daniel Bogusz, nie zdołał skierować w stronę bramki piłki Arkadiusz Bąk. Patrzę na boisku Grzegorza Wędzyńskiego, tego głównego rozgrywającego Polonii. Nie odstępuje oczywiście wtedy, kiedy atakuje Polonia, nie odstępuje Maciej Terlecki. Świetnie grający wślizgiem, nieustępliwy człowiek, którego trudno przejść, którego trudno przedryblować.
dobre ustawienie, wydaje się, w tej roli właśnie Macieja Teleckiego przez Łazarka. Polonia. Jest teraz szansa na kontratak. Jacek Dąbrowski. Dąbrowski nie ma za bardzo komu podać. Teraz Mikulas Fokarny, świetne oddanie na lewą stronę do Wędzyńskiego. Wędzyński znów do Dąbrowskiego. Dąbrowski przerzucił piłkę na lewą nogę i zdążył zablokować ten strzał. Maciej Terlecki, jeszcze jedno dośrodkowanie za wysokie, a dośrodkowywał Marcin Jałowy. Ładna akcja polonistów. Jacek Dąbrowski, tu jego warunki fizyczne, jego dobry dribbling, dobra technika mogą się przydać, bo wygrywa sporo pojedynków, ale odpowiedź Widzewa znowu groźna. Terlecki wspaniale na prawą stronę do Michalskiego. Michalski w polu karnym, Michniarek czeka na podanie. Doczekał się, ale Szczęsny, wspaniale. Jeszcze siataczka, znowu Szczęsny. Fantastycznie broni nasz były redakcyjny kolega. Maciej Szczęsny, rok przerwy, gdzie zajął się komentowaniem dla Canal Plus, ale teraz forma z meczu na mecz rośnie. Dwie bramki puścił w tym spotkaniu, ale trudno go za te bramki winić. Teraz świetna interwencja, raz przy starciu z Wichniarkiem i jeszcze do krótkiego rogu. Jak widząc, znając możliwości siadaczki, że zdąży nadbiec, zdąży złapać piłkę i strzelić na bramkę. Świetnie, świetnie. Maciej Szczęsny, rzut rożny dla Widzewa. Szymkowiak za nisko, ale jeszcze siadaczka, odbita piłka. No, było po raz kolejny groźnie, ale nie leciała w stronę bramki piłka. Maciej Szczęsny spokojnie wyjaśnił sytuację. Szczęsny, kiedy przyjechał dzisiaj na obiekt łódzkiego Widzewa, wpadł jak do starych, dobrych znajomych, przywitał się z wszystkimi, od pani Basi, szefowej tutejszej kawiarenki, poczynając, kończąc na pracownikach klubu. Trzeba przyznać, że nigdy nie ukrywa, jak dobrze się czuje na Widzewie, jak dobrze mu się wspomina tamte lata z jedenastką, wtedy Franciszka Smudy, no ale dzisiaj jest koszmarnie z jego punktu widzenia, kiedy broni w Polonii, przegrywa 0-2. I Grzegorz Wędzyński, oczywiście przy nim Maciej Terlecki. Wędzyński nie za bardzo może sobie z Terleckim poradzić. Żwirks dał skaz. Terlecki spokojnie do Wichniarka. Wichniarek, szansa na kolejną kontrę Widzewa. Zdążył jednak wrócić Wdowczyk, który z kolei ma pomagać obronie w jak najszybszym przerwaniu ataku Widzewa i tym razem to się powiodło. Szczęsny do środka, właśnie do Wdowczyka. Wracający Szymkowiak próbował przeszkodzić doświadczonemu piłkarzowi Polonii, ale Wdowczyk spokojnie rzucił piłkę na lewo do Żewłakowa. Bon. Dąbrowski. I dobre wejście Gęsiora. Wspominałeś o zaletach defensywnych Wdowczyka. Szczerze mówiąc, liczyliśmy na to, że będzie częściej strzelał. Oczywiście to trzeba stworzyć sytuację. Może teraz będzie mógł dokładnie podać na pole karne, bo właśnie z tego pana Dariusza znaliśmy jeszcze podczas występów w reprezentacji narodowej, wcześniej w Legii, czy podczas występów na Wyspach. Zobaczymy, jak rozegrają to poloniści. Już jest piłka pod nogami Dąbrowskiego. Jacek Dąbrowski, przed polem karnym był Wędzyński. Łapiński świetnie zatrzymał tę akcję. Marcin Jałocha. Znowu Wichniarek, pięknie wychodzi mu Kaczmarczyk, Wichniarek, znakomicie reprezentant olimpijskiej drużyny, jeśli odda mu piłkę szybko, Kaczmarczyk może być bardzo groźnie pod bramką Polonii, Kaczmarczyk czeka, czeka na swych partnerów, no i ta akcja już tak szybko się nie zakończy, zobaczymy za to jak, Gęsior. Trzeba szybko podejmować decyzję w takiej sytuacji, jaką daliśmy przed chwilą, tym bardziej, że Wichniarek świetnie po oddaniu piłki pędził środkiem i zgubił Sadzawickiego. Widzę wciąż przy piłce, ale niedokładne podanie do Szymkowiaka i poloniści. Zagranie na prawą stronę do Mikulenasa, ale tutaj szybszy Gorszkow i wywalczył aut dla swojego zespołu Łukasz Gorszkow. Polonistów w takim przypadku, kiedy przegrywa się na wyjeździe po pierwszym kwadransie, 0-2 może uratować tylko spokój i to wcale nie jest, proszę państwa, truizm, bo jeśli Polonia zaatakuje z furią, może dostać kolejne gole. Widzew gra z kontry od początku meczu wybornie. I kto wie, czy poloniści, opanowując środek pola, strzelając z dystansu, pod warunkiem, że się za to zabiorą, mogą zmniejszyć rozmiary porażki. Polonia jednak musi zagrać odważniej. Łódzki Klub Sportowy, mistrz Polski, zamyka tabelę, a Polonia będzie równie trudnej sytuacji, jeśli odda komplet punktów Widzewowi. A zatem ta drużyna czołówki poprzedniego sezonu fatalnie w nowych rozgrywkach, ale i w poprzednim sezonie no i ŁKS, i Polonia też fatalnie wystartowały, a w końcu zakończyły rozgrywki na dwóch pierwszych miejscach. Świetnie Wichniarek, znów przekazał teraz piłkę Terleckiemu. Wichniarek wychodził na pozycję z prawej strony, uciekał Szymkowiak ze spalonego, ponieważ wyszli do przodu obrońcy Polonii. Świetna piłka teraz na prawą stronę do Szymkowiaka. Czy ją jednak dogoni?
utrzymał Szymkowiak piłkę w boisku, ale no, na tyle ofiarnie to robił, że zostawił ją Poloniście. Michalski przejął piłkę w środku boiska. Zagranie pole karne do Wichniarka, Wichniarek i przy nim Żwirgzdauskas. Tym razem Litwin przeszkodził Wichniarkowi i tylko aut dla Widzewa. Aż chciałoby się powiedzieć, że pogłoski o wysokiej formie Artura Wichniarka nie są wcale przesadzone. Gra świetnie w 11 olimpijskiej Janasa, no a w lidze pokazuje to, co państwo widzą. Nie do opilnowania momentami przez defensorów Polonii. I w Zawiacy znów będzie groźnie. Znów akcja przed linią pola karnego i kapitalnie broni Maciej Strzęsny strzał Dariusza Gęsiora. Świetne rozegranie piłki na dwa tempa. Marek Citko spokojnie siedzi sobie na trybunach. On był na ławce rezerwowych Widzewa podczas meczu ze Stołeczną Legią kilka dni temu. Żartowaliśmy tutaj, że chyba tylko po to, aby postraszyć legionistów i Jerzego Kopę. Chociaż pamiętajmy, że w tym meczu, który Legia przegrała, decydującym meczu o Mistrzostwie Polski 2-3 w czerwcu 1997 roku, Marek Citko już nie grał. Tymczasem rzut rożny dla Widzewa. Siadaczka. Tym razem wybija piłkę Bąk. Z przodu tylko Mikulena. Spokojnie Gorszkow do tyłu, do Łapińskiego. I Łapiński od razu. Deszczowo, mokro, ale dużo dobrej piłki na stadionie Widzewa podczas meczu z Polonią. 2-0 prowadzą Widzewiacy. Przepraszamy za krótką awarię elektryczności, jaka nam się przydarzyła. Miejmy nadzieję, że do końca wszystko będzie dobrze, bo faktycznie jest na co popatrzeć. Atakują Poloniści, Wdowczyk. 25 metrów prosto w plecy Michalskiego i Widzew. Dobrze, że Michalski wyszedł do tego dośrodkowania. Dobrze dla zespołu Widzewa, bo dla Wdowczyka była to bardzo dobra pozycja do oddania strzału. Michalski teraz w krótkiej rozmowie ze Szardem Wójcikiem w środku boiska. Twierdzi, że był trzymany za koszulkę. Tymczasem atak wyprowadzają Poloniści. Coraz lepiej ustawia się, ucieka od Gorszkowa Grażwilias Mikulenas i dwa razy był w polu karnym. Strzelał z dosyć ostrego kąta. Próbował zaskoczyć Sławomira Olszewskiego, ale jego strzały nie leciały w światło bramki. Kolejna akcja Polonii. Przedziera się środkiem Dąbrowski i Jałocha po ziemi w środek bramki. Brawo Olszewski. Przez te kilka minut, z konieczności państwo oglądali między innymi Mika Jagera. Nic wielkiego nie działo się na boisku Widzewa, chociaż trzeba odnotować szarże Mikulenasa w 30 minucie. Wpadł z prawej strony w pole karne, strzelił jednak metr od bramki Olszewskiego. Znowu Poloniści 0-2 przegrywają na stadionie Widzewa, ale naprawdę ambitnie, rzetelnie biorą się do odrabiania strat. No i zobaczymy wynik, przynajmniej w pierwszej połowie. Nadal jest sprawą otwartą. Widzewiacy troszeczkę przyczajeni teraz na własnej połowie, konsekwentnie, dosyć ostro, ale i spokojnie, dokładnie grają w obronie. Nie ma głupich strat piłek gdzieś w okolicy własnego pola karnego, starają się uprzedzać zagrania rywali. No i tylko czekają na okazję do kontrataku, chociaż teraz Poloniści też nie odkrywają się za bardzo. Ciężko jest te kontry wyprowadzić dwójką, trójką piłkarzy. Tak próbują Widzewiacy, ale w takiej sytuacji to za mało. I Polonia, Żewłakow po lewej stronie, ustawiony Dąbrowski w środku. Czekają na piłkę i Jałocha, i Wędzyński, ale trafiła do Wdowczyka. Wędzyński na prawo do Żwirgzdauskasa. Dobrze, Rafał Siadaczka. Ambitnie grający zawodnik Widzewa. Kadra, to warto jeszcze raz powiedzieć, wyszła mu na dobre. Nabrał pewności siebie, jest naprawdę w dobrej formie, skoro gra w reprezentacji narodowej, nie trafił tam na kredyt. Zasługuje na to. Tymczasem Widzew organizuje kolejną kontrę. Michalski przeszedł do Wczyka. Michalski z lewej strony dobrze ustawiony. Szymkowiak. Rzut wolny dla Widzewa. Paulowany Radosław Michalski. Sytuacja troszeczkę podobna do tej, po której padła druga bramka. Tylko, że Widzew zaczynał tę akcję dużo, dużo wcześniej. Już wznowił grę Michalski. Kaczmarczyk do Wichniarka. Teraz Szymkowiak, mając Żwirgzdauskasa u boku, gdzieś w okolicy linii pola karnego, w roli tego drugiego napastnika. Piłka jednak wraca do Tomasza Łapińskiego. Bogusz. Szeroko Siadaczka. Nie oglądaliśmy jeszcze takiego klasycznego rajdu w wykonaniu Rafała Siadaczki. Na razie świetnie wykonują te zadania ofensywne jego koledzy. Kaczmarczyk atakowany ostro przez Jałochę. Ale Widzewiacy utrzymali się przy piłce. Brawo dla Dariusza Gęsiora za wygrane starcie. Łukasz Gorszkow. Michalski. Gęsior do tyłu do Łapińskiego. Spokojnie rozgrywają piłkę Widzewiacy.
na własnej połowie. Dopiero stara się przeszkodzić im Polonia. Wychodził teraz lewą stroną. Do środka schodził Rafał Siadaczka, ale nie doczekał się podania. Bogusz Terlecki. Stara się go za koszulkę łapać Dariusz Wdowczyk, ale Terlecki utrzymał się przy piłce. Michalski. Łapiński, teraz dopiero dalekie zagranie. Przejął piłkę Szymkowiak. Wydawało się, że przejmie, bo źle przyjął ją Sadzewicki, ale Wichniarek w polu karnym i 3-0. Niemalże tak samo jak przy drugiej bramce pokonał szczęsnego Artur Wichniarek i bramkarz Polonii. Kilka ciężkich słów przede wszystkim do samego siebie, ale i także do obrony, która zagapiła się i do tej bezpańskiej piłki dopadł Wichniarek. Proszę Państwa, widzę, że rzeczywiście gra dzisiaj z kontry bardzo dobrze. Szybki atak, tak rozgrywa tak, jak powinno się rozgrywać szybki atak, więc przede wszystkim szybko, ale Szczęsny nie tyle do siebie, ile do kolegów, którzy naprawdę kryją dzisiaj wyjątkowo niezdarnie. Nie było spalonego. Proszę, oto wyjście Wichniarka. Wspaniale to zrobił Wichniarek. Wydawało się, że będzie ścinał do środka, on jednak... O, balans i strzał z ostrego kąta. Szczęsny. No, teraz widać, że jednak mógł zatrzymać tę piłkę, ale cóż, w tej sytuacji zawsze napastnik na śliskiej murawie zmieścił. Ma większe szanse zmieszczenia tej piłki pod bramkarzem niż bramkarz do obronienia. Wiceprezes Gapiński z ukontentowaniem bije brawa, bo Widzew prowadzi 3-0 w 39 minucie i Widzew nie rezygnuje z dalszych goli. I zagranie do siadaczki po lewej stronie. Wichniarek na spalonym i rozpoczną czarne koszule. Trudne teraz zadanie przed drużyną gości. 3-0, jeszcze nie koniec pierwszej połowy. Ciężko tu będzie Polonii wywalczyć korzystny wynik. Mikulenas. Mamy chyba nowego króla strzelców, Jacek. 5 goli Artura Wichniarka. 39 minuta spotkania. Widzę w Polonia 3-0 i kolejna akcja piłkarzy Łazarka. Oto Maciej Terlecki z lewej strony. Wichniarek podanie do środka. Gramy dalej. Siadaczka sam przed nim. Szczęsny. Siadaczka ucieka Gałusce. Siadaczka. No nie. Panenka może w tej sytuacji wystrzelił. Ale mistrz Europy tak sprzed 22 lat. Jeszcze jednak z pewnością pobiegłby trochę bliżej bramkarza. Tak, Rafał Siadaczka zdecydowanie chyba przestraszył się tego, że dogania go któryś z polonistów. Zdecydował się za wcześnie na ten strzał. No, bo to był strzał, tylko że zdecydowanie za lekki, prosto w ręce Szczęsnego. Ale teraz szansa dla Polonii. Dośrodkowanie na pole karne. Olszewski, pusta bramka, Mikulenas. Nie, poprzeczka. Ratuje Widzew przed utratą gola, a była szansa, to najlepsza szansa Polonii na zdobycie kontaktowej na razie bramki. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne. Piąstkuje daleko poza pole karne Olszewski. Jeszcze przy piłce Żewłakow na lewą stronę do Dąbrowskiego. Groźnie teraz Polonia jakby chciała jak najszybciej odrobić stratę sprzed kilkudziesięciu sekund, ale strzał obok bramki. Krzyknęliśmy gol, proszę nam wybaczyć, ale tak pragnęliśmy bramy przed spotkaniem. No i mamy rekordowa kolejka jak dotychczas bez tego meczu. 25 bramek na polskich boiskach. Teraz 28, a wcześniej poprzedni rekord ustanowiony został dwie kolejki wcześniej. Było tych bramek 26, a więc świetna gra naszych pierwszoligowców. Skuteczna, co najważniejsze, bo przecież na bramki kibice czekają. Warto przychodzić na stadiony, choć ta pogoda we wrześniu kibiców na pewno nie rozpieszcza. Szansa dla Polonii po raz kolejny. Teraz troszeczkę jakby więcej swobody miał Wędzyński. Zagranie na lewą stronę do Mikulenasa i bardzo dobrze Łukasz Gorszkow od razu starał się zagrywać do przodu, licząc na to, że tam Szymkowiak albo Wichniarek wyprowadzą kolejną kontrę. Aut dla Polonii, Jacek Dąbrowski, a Wojciech Łazarek no, ociera twarz przede wszystkim spadającego deszczu i na pewno zadowolony z tego, jaki futbol prezentuje jego drużyna. Łazarek był wczoraj w studio, był bohaterem, ekspertem programu Liga Plus. Mężnie zachował się trener Widzewa, nie tłumacząc się, że musi być w ostatnich godzinach przed meczem z drużyną. Rzeczywiście odpierał nawet najtrudniejsze pytania Andrzeja Twarowskiego, to było wczoraj, czym przyjechał do Łodzi. No i prowadzi drużynę, jak widać, naprawdę znakomicie. Widzew prowadzi z Polonią 3-0. Już teraz wiemy, dlaczego Legia w sumie szczęśliwie wygrała 1-0 przed kilkoma dniami. A Wojciech Łazarek, słynny ze swych powiedzonek, kiedy rozmawialiśmy z nim przed meczem, powiedział, że Polonia to bardzo dobra drużyna i w końcu musi zacząć grać byle od jutra. Zobaczymy. Do Mikulenasa. Mikulenas coraz lepiej radzi sobie z Gorszkowem. Teraz ma okazję na to, aby nabrać rozpędu. Mikulenas już w polu karnym. No, ale ciężko mu strzelić. Mikulenas. Mikulenas i Olszewski z lekkimi kłopotami, ale złapał piłkę. Trudno mieć pretensje do Mikulenasa za egoizm. Myślę, że zaraz to zobaczymy. Nie mógł, nie miał to... Właściwie jego partnerzy z Polonii byli dokładnie pilnowani przez defensorów Widzewa, stąd taka decyzja Mikulenasa, strzał z ostrego kąta. Olszewski broni dzisiaj dobrze, no a gracz wydas Mikulenas, tak jak jego koledzy z Polonii,
no, może dziwnie zabrzmi, przegrywają 0-3, ale nie grają tak tragicznie. To raczej koncentracja, umiejętności Wichniarka, trochę pecha Szczęsnego, no i fakt, że Widzewiacy grają dzisiaj jak wytrawni futboliści potrafiący wykorzystać i warunki atmosferyczne, i momenty niepowodzeń rywali. Tymczasem Bąkt przy linii bocznej pola karnego, przy nim Maciej Terlecki i Łukasz Gorszko. Bąk utrzymuje się przy piłce, ale zmuszony do wycofania jej kilkanaście metrów. Zagranie Dąbrowskiego na prawą stronę do Sadzawickiego. Tutaj siadaczka interweniuje, wybija piłkę. Nie. Jeszcze ambitnie Artur Wichniarek, na tyle ambitnie, że w tym starciu wywalczył aut dla Widzewa. I słyszeli to państwo, taki trzask. Wichniarek przewrócił mikrofon ustawiony obok linii bocznej boiska. Wichniarek już wraca na boisko. A proszę państwa, Zdzisław Podedworny i Wojciech Łazarek pracowali kiedyś ze sobą. Łazarek był trenerem pierwszej reprezentacji w latach 86-89. Pomagał mu wtedy Zdzisław Podedworny także jako coach drużyny olimpijskiej. Dzisiaj jednak mistrz, czyli ten starszy, daje surową lekcję Podedworny. Nie było spalonego i znów Artur Wichniarek ma sporo miejsca. Teraz dopiero Żwirkształcas, ale poczekał Wichniarek na kolegów. Zagranie w pole karne. Tam znalazł się dość nieoczekiwanie Tomasz Łapiński. Odgrywał do Szymkowiaka, ale troszeczkę za słabo. I kontra Polonii. Żywe, dobre spotkanie. Teraz Bąk i jak rozegra piłkę z Mikulenasem. Chyba trzeba było zagrać piłkę właśnie do Mikulenasa. Bąk decyduje się na indywidualną akcję. Faulowany przez Gorszkowa i będzie rzut wolny. Okazja dla Dariusza Wdowczyka. Krzyczały kiedyś trybuny na Łazienkowskiej w takiej sytuacji. Dariusz Wdowczyk, rozlegało się zawsze głośne skandowanie. Ustawiona niemal idealnie. Widzimy, że Wdowczyk dochodzi do piłki takim zdecydowanym krokiem. No chyba jako trener ma prawo zadecydować, kto będzie kopał tę piłkę. Pędzyński, Mikulenas i Wdowczyk. Dariusz Wdowczyk, 36-letni były reprezentant Polski, 20 metrów do bramki Olszewskiego. Jeszcze jest tak, że Włakow, mur piłkarzy Widzewa, 42 minuta spotkania. Widzew prowadzi do Polonią 3-0, czy za chwilę będzie 3-1? Uwaga! Mocno! Z numerem 4 Michał Żewłakow, rzut rożny dla Polonii. A trener Wdowczyk stawia na młodych, bo właśnie im daje rozgrywać stałe fragmenty gry. Ale myślę, że się nadarzy jeszcze jedna taka okazja, to jednak pokaże, jak to należy uczynić. Tymczasem Dariusz Wdowczyk będzie mógł okazję zaprezentować swoim podopiecznym ćwiczenie pod tytułem dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ustawił sobie piłkę już w narożniku. Ciasno w polu karnym, wysokie, dobre dośrodkowanie, ale tutaj dobra interwencja Tomasza Łapińskiego. Jeszcze Polonia, spokojnie Michalski. Siadaczka w starciu z Wędzyńskim. Nic nie było. Przejął piłkę Żwirkształskas. Tu ma sporo miejsca po prawej stronie Wdowczyk, ale jest zupełne niezrozumienie między tymi dwoma piłkarzami i Widzewiac. Gęsior teraz ostro naciskany przez Dąbrowskiego. Traci piłkę, aut dla Polonii. Dobre, nie jest to jednostronne spotkanie. Przede wszystkim trzeba koniecznie podkreślić, wynik jest 3-0 dla Widzewa, ale Polonia stara się odgryzać jak może. I kończy się pierwsza połowa właśnie takim rezultatem. 3-0 dla Widzewa. My chyba jakąś pracę naukową napiszemy na ten temat meczów rozgrywanych w deszczu, ponieważ wczoraj postawiliśmy tezę, że jak jest deszcz, to jest zawsze dobre widowisko i ta teza dziś się potwierdza. Ta teza naprawdę się potwierdza. Sporo dobrej piłki, bramki na stadionie Widzewa. Maciej Szczęsny ucieka zmoknięty do szatni, a my posłuchajmy, co ma do powiedzenia Artur Wichniarek. Panie Arturze, chyba nikt takiego scenariusza się nie spodziewał. Dwie szybko zdobyte bramki i do przerwy 3-0. No ja myślę, że te dwie szybko strzelone bramki ułożyły mecz. Polonia musiała zaatakować, my zagraliśmy z kontry i jedna z kontr przyniosła trzecią bramkę. Z waszej ambicji, z waszego zaangażowania wynika, że 3-0 to jeszcze nie ten wynik, który was usatysfakcjonuje. Ja myślę, że jest 3-0 po pierwszej połowie, jeszcze została cała druga. Będziemy się starać jeszcze strzelić z dwie bramki. Zdaje sobie pan sprawę, że na chwilę obecną jest pan królem strzelców? Na razie ja tu nie myślę, jestem na boisku, jeszcze 45 minut, także myślę, że jeszcze zostrzelę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to się nazywa ambicja. Król strzelców od kilkunastu minut, a jeszcze chce coś strzelić, jeszcze chce być królem strzelców z lepszym wynikiem. Przez ostatnie sezony Franciszek Smuda uczył drużynę Widzewa grać do końca, niezależnie od tego, jaki jest rezultat, iloma bramkami się prowadzi. Wojciech Łazarek jest równie doświadczonym i konsekwentnym trenerem w realizowaniu pewnych celów, też zdającym sobie sprawę absolutnie, że głównym celem jest stworzenie wspaniałego widowiska dla publiczności, która mimo trudnych warunków atmosferycznych przyszła dopingować swój zespół i tym kibicom dobre widowisko i dużo bramek się należy. Proszę państwa, popatrzmy na pierwszą połowę statystycznie.
100% celność, no coś niesamowitego. 3 razy próbował Wichniarek, strzelił 2 razy celnie. Szczęsny wybronił 1 strzał. Polonia tylko co drugi strzał, prawie co drugi w światło bramki. Najaktywniejszy Mikulenas, Jałocha, Będzyński, Żebakow, Bąk i Dąbrowski poraził. 5 fauli po stronie Widzewa. 2 razy faulował Daniel Bogusz. W sumie można powiedzieć, że była to czysta, szybka, prowadzona w szybkim tempie gra. Ostra, proszę bardzo, tylko 5 fauli także polonistów. 2 razy faulowali Jałocha i Żebłakow, a więc jak się okazuje, można grać czysto, twardo i ładnie. Rzuty rożne tylko 4. Wczoraj we Wronkach po pierwszej połowie było ich chyba 14 czy 12, 2 do 2. Jeśli chodzi o spalone, 4 do 0 dla Widzewa, to znaczy dobrze grali obrońcy Polonii, kilka razy złapali napastników Widzewa, ale w 3 sytuacjach ani obrońcy, ani Maciej Szczęsny nie potrafili zapobiec nieszczęściu. Proszę Państwa, ostrząc sobie apetyty, tak jak Artur Wichniarek na kolejne gole, poprosimy Państwa teraz, by przez kilka minut odpocząć od meczu w Łodzi. Popatrzmy, jak padały bramki na polskich boiskach wczoraj. Gospodarze gromią gości 3 do 0. Marek Cicko, który w poprzednim meczu z Legią siedział już na ławce rezerwowych, dzisiaj po cywilnemu. No niestety, kiedy doczekamy się twojego wyjścia na boisko? Ja myślę, że już jest to blisko. Już niedługo powinienem zagrać. Jestem dzisiaj na trybunach, ponieważ zapadła decyzja od lekarza, że jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Ja myślałem, że może spróbuję z Legią, może w dzisiejszym spotkaniu, no ale jeszcze lepiej troszeczkę dłużej niż za wcześnie. Jak się czujesz, oglądając taki mecz, kiedy twoi koledzy wygrywają 3 do 0? No, przede wszystkim bardzo jestem uradowany. No, na pewno chciałbym wtedy też być na boisku, aby pomóc. No, na razie nie ma w czym pomagać, no ale na pewno ciągnie mnie na boisku. A jak podoba ci się gra Artura Wichniarka, który strzelił tutaj już 2 bramki? Myślę, że Artur z tygodnia na tydzień gra coraz lepiej. Przede wszystkim myślę, że już się zaaklimatyzował w Łodzi. Dobrze się czuje i myślę, że będzie faworytem, czy będzie mógł zdobyć Króla Szczelstwa. Ja się tak zastanawiam, kiedy następnym razem się spotkamy, czy znowu będziesz zawodnikiem Widzewa, czy nie będziesz kolejnych zawirowań związanych z twoją osobą, a z drugiej strony to też jest pewna taka sytuacja, że piłkarz, który nie gra, który jest kontuzjowany, ciągle głośno jest koło ciebie, koło twojej osoby. Jak ty to robisz? Jak ja to robię? Znaczy ja myślę, że to się bierze stąd, że ja nawet o tym nie myślę i nie mam nie wiem, nie chcę czegoś takiego, żeby było zamieszanie wokół mojej osoby, no ale nie moja wina, no. Muszę się z tym pogodzić. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To Marek Cicko na razie w cywilnym ubraniu i z naszym firmowym parasolem. Cała Łódź i Janusz Wójcik czekają wszyscy na powrót 2 markowych piłkarzy, Marka Saganowskiego i Marka Cicki. Obaj zagrali za Antoniego Piechniczka na Wembley i Wembley teraz czeka w marcu. Ciekawe, jakie zdanie ma w tej kwestii Mirosław Trzeciak, czy też inni napastnicy reprezentacji Polski, a duet Cicko-Saganowski to dobrze brzmi, przynajmniej brzmiał. Miejmy nadzieję, że już wkrótce obaj panowie w kadrze. Drodzy Państwo, to były bardzo emocjonujące 3 kwadranse na Widzewie. Zresztą popatrzmy, jak układała się pierwsza połowa, przynajmniej najciekawsze fragmenty. Oto zagranie pole karne do Mirosława Szymkowiaka. 17 minuta, 1 do 0. Mirosław Szymkowiak świetnie wyszedł do tego podania, a my podziwialiśmy tylko nos trenerski Wojciecha Łazarka, który ustawił parę napastników Szymkowiak i Wichniarek i ta para zdobyła 3 bramki w pierwszej połowie. Byliśmy przekonani, że Łazarek coś kombinuje, że chce nas po prostu oszukać, a to kołyska piłkarzy Widzewa, dedykowana najmłodszej latorośli rodu Muchińskich, trener rezerw Widzewa, Tomasz Muchiński, był bramkarz tego klubu, został niedawno ojcem. Akcja Michalskiego i Wichniarka z 14 minuty. Minuta później, świetne zagranie Michalskiego i bardzo dobrze Artur Wichniarek. Między nogami Macieja Szczęsnego, 2 do 0 dla Widzewa. Ciężki cios dla czarnych koszul. I Maciej Szczęsny komentujący fakt puszczania kolejnych bramek. W 38 minucie było 3 do 0 dla Widzewa. Znowu Artur Wichniarek. Maciej Szczęsny zdaje się, że mógł tę piłkę zatrzymać.
a tylko nam się tak zdaje. Jest bardzo ślisko, bardzo mokro, cały czas pada mecz, a my też popatrzmy. Trzech ludzi Andrzeja Zamickiego, trzej mistrzowie Europy, Wichniarek, Terlecki i Szymkowiak. To było 6 lat temu, dzisiaj ci obaj trójka zawodników gra tak, że naprawdę Zamicki może i nie tylko może być z tego zadowolony. Niedawno widzę, budował potęgę także na sprowadzaniu kilku piłkarzy, którzy byli mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi z Barcelony. Przecież Łapiński, Gęsior grają do dziś. Teraz znalazło się tutaj trzech mistrzów Europy sprzed 5 lat. No i oni grają pierwsze skrzypce w tej drużynie. Także ci chłopcy dają sobie radę. Jeszcze raz, o czym już wspominaliśmy, warto podkreślić, że w przeciwieństwie do OKS-u, który rozsprzedał swych najlepszych piłkarzy, Mirosław Trzeciak, Tomasz Kłos, kontuzja Marka Saganowskiego, Widzew, mimo że trapiony jak zwykle kłopotami finansowymi, organizacyjnymi, kłótniami prezesów, robi co może, ściąga piłkarzy i rzeczywiście dzisiaj Kaczmarczyk i Gorszkow należą do zawodników, którzy może nie nadają tonu gry, bo od tego są dzisiaj Wichniarek, Michalski, Siadaczka, ale spisują się bardzo dobrze. Widzewiacy fatalnie rozpoczęli ten sezon. 2 porażki, 5-0 z Ruchem Radzionków. Zawsze taka porażka na boisku Beniaminka jest deprymująca. Później po zmianie trenera został pierwszym trenerem Wojciech Łazarek. 0-1 na tym stadionie z Górnikiem Zabrze. Później być może Widzewiakom dobrze zrobiła ta przerwa związana z konfliktem w naszym futbolu, ze strajkiem, z nierozegraniem dwóch serii spotkań. Wojciech Łazarek zabrał się porządnie do pracy. On powiedział nam przed meczem, zawsze w naszym futbolu będzie taka sytuacja, że rękawy trzeba zakasać, nawet nie dotąd, ale już do samych ramion, aby zabrać się do pracy i pracować z młodzieżą, aby pracować z piłkarzami, podnosić ich umiejętności. Proszę Państwa, wczoraj Wojciech Łazarek był gościem, ekspertem programu Liga Plus i próbka jego umiejętności krasomówczych, próbka jego naprawdę wspaniałych powiedzonek mogli Państwo oglądać. Dzisiaj, no co może powiedzieć, wygrywa 3-0. Życzył Polonii przed meczem wszystkiego najlepszego, z tym, żeby ta Polonia zaczęła wygrać od jutra. Proszę Państwa, może popatrzmy na boisko, bo komentatorzy są naprawdę, mogą być interesujące, ale zobaczmy, co się dzieje na boisku. No, a na boisku ćwiczą piłkarze i Widzewa, i Polonii. Jakie zmiany? O, Tomasz Moskal. Mówiliśmy o tym, że mając takich piłkarzy jak Moskal i Tarachulski, można siedzieć spokojnie na ławce rezerwowych, no ale jak się przegrywa 0-3, to chyba, że od razu zmieni atak. Ten atak nie gra źle. W ogóle Polonia, tutaj wychodzą piłkarze tej drużyny, gdyby nie to, że przegrywają 0-3, można powiedzieć, że toczą wyrównane spotkanie z Widzewem. No cóż, ale to są banialuki, drodzy Państwo. Jeśli ktoś traci 3 bramki, co byśmy, jakbyśmy nie chwalili warszawiaków, to nie będzie to miało sensu. I Maciej Szczęsny po raz kolejny na placu gry. On się naprawdę na Widzewie dobrze czuje, albo i czuł, bo 13 września tej niedzieli nie będzie naprawdę wspominał bardzo dobrze. Skład gospodarzy jeszcze raz w bramce: 21 Olszewski, 2 Szymkowiak, 3 Łapiński, 4 Gorszkow, 5 Gęsior, 7 Michalski, 8 Wichniarek, 9 Kaczmarczyk, 11 Siadaczka, 15 Bogusz, 19 Terlecki. I goście w bramce: Szczęsny z 2 Sadzawicki, z 3 Żwik-Żdałska, z 4 Michał Żewłakow, z 5 Gałuszka, kapitan Polonii z 7 Wędzyński, z 8 Dąbrowski, z 10 Mikulena, z 17 to Wdowczyk, numer 20 Bąk i 22 Jałocha. Zdzisław Podedworny trenerem drużyny, gości Mirosław Szymkowiak. Jeszcze ostatnie korekty przy piłkarskim obuwiu: Ryszard Wójcik na środku boiska. Rozpoczną drugą połowę Widzewiacy, którzy tradycyjnie już od paru sezonów przed rozpoczęciem każdej części spotkania poklepują się po dłoniach. Świetna atmosfera w tym zespole. To też jest jakaś część, jakiś powód tego, że ta drużyna radzi sobie w ekstraklasie lepiej lub gorzej, ale zawsze jest w czołówce. Proszę Państwa, strzec boiska Krzysztof Sadzawicki, to w Polonii. Mamy już zmiany. W jego miejsce Mateusz Barczak, numer 18. A w Widzewie numer 15 Daniel Bogusz ustąpił Piotrowi Szarpakowi. 2 zmiany od 46 minuty spotkania. Sadzawicki ma mnóstwo problemów, tak jak Żwirzdałska z lewą stroną, z prawą stroną obrony Polonii, bo tam Wichniarek bez przerwy wjeżdżał na wielkiej szybkości. No i Szczęsny co chwilę był w opałach. To tyle o Sadzawickim. Daniel Bogusz miał problemy z Mikulenasem, ale czy aż tak by go zmienić? No cóż, Wojciech Łazarek jest na pewno trenerem, który szykuje, lubi szykować niespodzianki, ponieważ ustawienie na prawej stronie szybkiego Szarpaka to zwiększenie siły ognia łódzkiej jedenastki. Tymczasem patrzę na ustawienie obrony Widzewa w roli kryjącego. Teraz Maciej Terlecki razem z Łukaszem Gorszkowem. W środku libero oczywiście Tomasz Łapiński, a Piotr Szarpak, pierwsza akcja tego piłkarza w dzisiejszym spotkaniu. Stracił piłkę. Jacek Dąbrowski niezwykle aktywny w pierwszej połowie, ale dobry wślizg Gorszkowa. Michalski i Wędzyński na aut.
Grzegorz Mędzyński. Trudne ma dzisiaj zadanie. Zobaczymy, kto go będzie pilnował, kto będzie utrudniał życie, rozgrywanie piłki po przerwie. Teraz starcie przy linii bocznej boiska. Wydawało się, że Szymkowiak był faulowany, ale teraz Żewłakow do przodu, do Mikulenasa. No, zupełnie nieudanie Żewłakow. Kto przejmie piłkę? Walczył Kaczmarczyk, ale poloniści. Barczak. Przy nim Siadaczka. Ciekawe, jak młody Barczak będzie sobie radził z reprezentantem kraju. Na razie zagrał daleko wprost pod nogi Łapińskiego. Łapiński poradził sobie z Bąkiem do przodu. Michalski do Kaczmarczyka, szeroko po prawej stronie Szymkowiak. Szymkowiak wychodził do tego podania, ale szybszy Żewłakow. Szarpak. Szarpak i uprzedzony przeraz przez Dąbrowskiego i aut dla Polonii. Wydawało się, że Szarpak, wchodząc na boisko, być może zastąpi w przednich formacjach Szymkowiaka, ale nie. Szymkowiak ciągle najbliżej grającym piłkarzem obok Artura Wichniarka, najbliżej grającym piłkarzem pola karnego Polonii. Dwójka Wichniarek, Szymkowiak wpisuje się dziś dobrze. Odpowiedź Polonii, jaka będzie? Litwin Mikulenas na prawej stronie świetnie, wychodzi Barczak. Po prawej stronie za chwilę będzie miał Jałochę. Marcin Jałocha wbiega w pole karne. Jałocha. Pięknie, Łapiński. No, to jest kolejna sytuacja, która potwierdza przydomek Tomasza Łapińskiego. Profesor świetnie gra w roli, jeżeli jest oczywiście w formie, to te jego interwencje są pewne. On często ośmiesza rywali. Teraz to była świetna okazja, aby skontratakować zagranie dobre Barczaka w tempo do Marcina Jałochy, ale bardzo dobrze ustawiony Tomasz Łapiński zdążył ze wślizgiem. Tylko rzut rożny dla Polonii. Przepuścił piłkę Wędzyński. Za jego plecami był Szarpak. Szarpak ostro walczy. I aut dla Widzewa. Rafał Siadaczka przez moment poza linią boczną boiska. Opatrywany przez lekarzy, masażystów łódzkiego klubu. Już jednak wrócił na boisko, a wrzucać piłkę będzie Maciej Terlecki do Michalskiego. Wichniarek cofnął się na własną połowę, ale nie przejął tego podania. Żwirgzdauskas do Gałuszki. Gałuszka daleko na prawą stronę do Barczaka. Tutaj gracz Polonii ma trochę miejsca, ograł Michalskiego. Barczak coraz bliżej pola karnego. Barczak ostre, ale niskie dośrodkowanie na pole karne. Tu był Łapiński i Michalski. Mało ruchu z przodu drużyny Widzewa. Teraz przy piłce Gęsior. Nie ma za bardzo do kogo zagrać. Do tyłu do Terleckiego. Gorszkow. Szarpak. Z przodu Kaczmarczyk, Wichniarek i Szymkowiak. No, ale ciężko tam posłać piłkę do przodu. Szarpak do Gorszkowa. Teraz dopiero dalekie zagranie. I tutaj był Żewłakow. Wędzyński. Gałuszka, Polonia. Przegrywa 0-3. Ale szuka bramki za wszelką cenę. Za jaką? Czy stawia na jedną kartę? Bo w tej chwili porażka 0-3, 0 czy 0-5, 0-4. Nie ma to znaczenia. Strzelenie bramki mogłoby odwrócić niekorzystny bieg wypadków. Teraz podanie z głębi pola Michalskiego. Bardzo dobrze grający dziś środkowy Widzewa. Trochę za blisko ustawieni Wichniarek i Szymkowiak. Oto Żwirgzdauskas. Dobrze na lewo do Żewłakowa. Rusza Michał Żewłakow. Bąk, znowu Żewłakow. Jednak nie tak szybko jak Widzew, chociaż dobrze, że Żewłakow ciągle przy piłce z lewej strony. Świetnie ustawiony Bąk w polu karnym. Bąk, Olszewski przed siebie. Mądra decyzja bramkarza Widzewa. Mokra, śliska piłka. W tej sytuacji trzeba jak najszybciej jej się pozbywać. Michalski, środek boiska. Michalski ciągle przy piłce. Michalski na prawej stronie na spalonym Wichniarek. Taki moment dekoncentracji u Artura Wichniarka. Wyraźnie widać było, że jest kilka metrów za ostatnim obrońcą Polonii, a widział przecież, że będzie szansa na kontratak. Nie zrobił tych paru kroków i być może siedzący właśnie blisko tej sytuacji Wojciech Łazarek. Szybka reprymenda, kilka słów do Artura Wichniarka. Wracamy na boisko. Atak Polonii. Żwirgzdauskas. Dobrze przerwał akcję. Siadaczka, piłka do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk, środek do Wichniarka. Wichniarek pędzi w pole karne. Coraz bliżej, co za szybkość. Wichniarek strzela i szczęsny. Kapitalna akcja i świetnie broni
Maciej Szczęsny. Bardzo dobra dyspozycja Artura Wichniarka. U napastnika jest niezwykle ważne to, aby miał to ten pęd na bramkę. No i przede wszystkim, aby potrafił silnie, soczyście strzelić nawet w trudnej sytuacji, bo ta sytuacja taka łatwa nie była. Brawa także dla Macieja Szczęsnego. Uchronił swój zespół przed utratą czwartej bramki. No i przynajmniej na razie odsunął Arturowi Wichniarkowi radość ze zdobycia hat-tricku w tym meczu, ale kolejna szansa dla Widzewa, dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, wybija piłkę Barczak. Kulena sfaulowany przez Ugorszkowa, rzut wolny dla polonistów. Poloniści, jeśli chcą strzelać bramki, powinni zagrać tak jak widzę w pierwszej połowie, no ba, powinni tak grać, ale trudno, trudno będzie im to powtórzyć, bo Widzew grał dokładnie, szczęśliwie i umiejętnie wykorzystywał dzisiaj i klasę rywala, swoje zalety i przede wszystkim warunki atmosferyczne. Teraz zagapił się Tarnowski w piłce bąk. Strzelił Wędzyński fatalnie. Leje niemiłosiernie teraz już w Łodzi. Bramka dla Polonii. Myślę, że jeszcze zwiększyłaby atrakcyjność tego widowiska. Myślę, że poloniści wówczas uwierzyliby w to, że jeszcze można odwrócić tego losu meczu, że jeszcze warto zaatakować. Na razie czynią tak, to bez większego przekonania atakują niezbyt wielką liczbą piłkarzy. Może te ataki będą odważniejsze, no ale konieczna jest skuteczność, precyzja strzałów, taką chociażby jak zaprezentowali Widzewiacy w pierwszej połowie, to się łatwo mówi. Ciężko będzie Polonii się przełamać. Dariusz Wdowczyk przed chwilą na Państwa ekranach. On też musi troszeczkę wziąć tego ciężaru gry na własne barki. On jest najbardziej doświadczony, kiedy ten drugi, trzeci trener gra na boisku. To zawsze młodsi piłkarze w trudnych momentach patrzeć będą na niego i oczekiwać jakichś zagrań. Teraz Mikulenas w starciu z Gorszkowem Litwin utrzymał się przy piłce. Wciąż Mikulenas. Świetnie do Wędzyńskiego. Wędzyński przy gęsiorze i brawo dla Olszewskiego. Jeszcze piłka na boisku. Jeszcze raz Olszewski. Brawa dla Wędzyńskiego, który do końca walczył z gęsiorze. Jeszcze udało mu się strzelić głową na bramę. Znakomicie to zrobił kapitan czarnych koszul. Teraz na środku błąd Żewłakowa, jest Szymkowiak. Nie ma czasu, by powtarzać akcję polonistów, bo dobra piłka od Michalskiego, ale świetnie ustawiony Wdowczyk. I wzgarniają prosto pod nogi Wędzyńskiego. Ten na lewo do Jacka Dąbrowskiego. Dąbrowski za moment zobaczy na lewej stronie bąka, ale nie, sam pędzi Dąbrowski środkiem boiska. Łapiński. Mówienie o tym, że stoper Widzewa gra bezbłędnie. To właśnie powtarzanie się naprawdę przy tych warunkach, przy bardzo śliskiej murawie. Reprezentant Polski radzi sobie świetnie. Teraz faul. Nie, nie było faulu. Terlecki czysto zabrał piłkę Dąbrowskiemu. Piłka na aucie, ponieważ podczas jednej z akcji Mirosław Szymkowiak uległ kontuzji. Jesteśmy ciekawi, jakie to było starcie, czy też nieszczęśliwie upadł, a może nie. A? To wejście Wdowczyka i Szymkowiak za moment opuści boisko. Strzelec pierwszej bramki w 13 minucie, dziś wystawiony przez Wojciecha Łazarka w linii ataku. A to strzał Wędzyńskiego i dobitka kapitana polonistów. Brawo, bo jest niższy o dobre pół głowy od gęsiora, ale i Olszewski bardzo spokojnie i bardzo pewnie. Wędzyńskiemu dobrze zrobiło wycofanie Bogusza z boiska i przesunięcie Terleckiego do roli kryjącego. Teraz ma więcej swobody. Widzieliśmy to w pierwszych minutach drugiej połowy i Widzewiacy muszą chyba baczniejszą uwagę zwrócić na kapitana Polonii, bo rzeczywiście z jego strony grozi spore niebezpieczeństwo. Terlecki pilnuje teraz Arkadiusza Bąka, który w pierwszej połowie w sumie był bezbarwny. Widzew. Szarpak, błąd Michalskiego, Dariusz Wdowczyk przy piłce do Mikulenasa. Mikulenas powinni ryzykować poloniści, szukać takich choćby akcji, bo bez ryzyka, bez elementu niepewności, takich nawet nieprzygotowanych akcji, bez częstych strzałów, nawet nieprzygotowanych pozycji, nie będzie dzisiaj tu mowy o zdobywaniu bramek dla warszawskiej jedenastki. Za nami 10 minut drugiej połowy spotkania. Wciąż 3-0 dla Widzewa po bramkach, które padły w pierwszej połowie. Michalski teraz kontratak Widzewa. Gęsior świetnie do Wichniarka. Wichniarek zdążył. Szczęsny, ale wcześniej napastnik Widzewa przytrzymywał. Żwirgz dał z kasa i będzie rzut wolny dla Polonii. Agresywnie gra dziś skutecznie Artur Wichniarek. A jednak w tej akcji chyba przesadził. I piłka już pod polem karnym Olszewskiego.
56. minuta, Widzew, Polonia 3-0. Kaczmarczyk. Teraz w środku Gorszkow, na prawej stronie Szarpak, obrońca łódzkiej jedenastki. Musi pędzić sam, bo Wichniarek na spalonym. Nie, już uciekł ze strefy zagrożonej. I aut dla piłkarzy Wojciecha Łazarka. Żabłakow lepiej sobie radzi z Wichniarkiem. W pierwszej połowie Wichniarek ogrywał bardzo często Sadzawińskiego, żwirgrzał z kasa. Teraz pod opieką Michała Żewłakowa. Już mu się gra troszeczkę trudniej. Radosław Michalski. Michalski gonił go Jałocha. I będzie rzut rożny dla Widzewa. Dobrze blokował akcję Michalskiego Marcin Jałoch. Spotkanie dwóch byłych legionistów. A to trzeci były, czyli Maciej Szczęsny. Ta trójka występowała w Champions League. Stare, dobre dzieje dla warszawskiej drużyny. Tymczasem Rafał Siadaczka z rzutu rożnego w 57. minucie spotkania. 4-3 w rzutach rożnych dla łódzkiej drużyny. 3-0 w bramkach. Zobaczymy, jak wykorzystają korner piłkarze Łazarka. Siadaczka mocno. Szczęsny zostaje w bramce Wdowczych bardzo przytomnie przed pole karne, ale tutaj dobrze ustawiony Gorszkow. Jest Kaczmarczyk. Piłka chyba wróci w pole karne. Tak, Gęsior zawahał się, ale już przy piłce. I Michalski przed Szczęsnym gol. Jeszcze nie tak dawno występowali razem w barwach łódzkiego Widzewa. Ich transfer z warszawskiej Legii był bardzo głośny, taki niecodzienny. I na początku mieli Widzewie kłopoty. Teraz po przeciwnych stronach barykady i Radosław Michalski pokonuje Macieja Szczęsnego. 4-0 dla łódzkiego Widzewa po bardzo dobrej akcji zapoczątkowanej przez Kaczmarczyka. Świetne, prostopadłe podanie do Gęsiora. Gęsior błyskawicznie do środka. A tutaj, gdzie znów byli stoperzy, błąd. I w krótki róg uderzył Radosław Michalski, tak? Chyba błąd Macieja Szczęsnego. Krótki róg, to tutaj powinien stać Maciej Szczęsny. O! Przede wszystkim pilnować, stać przy słupku w tej sytuacji. 4-0 tak czy owak dla Widzewa. Maciej Szczęsny trochę interweniował, tak jakby był bramkarzem hokejowym, jakby miał parkany, które troszeczkę bardziej zasłaniają światło bramki. Nie miał. I w ten sposób padła czwarta bramka dla gospodarzy. Poloniści ruszają mimo wszystko bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że oni nie zrezygnowali jeszcze z poprawienia tego wyniku, ze zdobycia chociażby kontaktowej bramki, że będą atakowali. Gałuszka, znowu błąd obrońców Polonii. Wycofujemy się chyba, Jacek, szybko z tych dobrych opinii o Polonii, bo przy 0-3 mówienie, że ta drużyna grała nieźle, jest już trochę naciągane. Przy 0-4 nie ma sensu. Teraz błąd obrońców Szczęsnego. Zdaje się, że jeśli nie ma, można mieć pretensji do napastników agresywnych i pomocników, to w obronie Polonii dzieje się źle. O właśnie. Michalski, Wichniarek, Wichniarek i Szymkowiak. To ci piłkarze Widzewa pokonywali piłkarzy Polonii. Kolejna zmiana w drużynie z Konwiktorskiej. Wejdzie na boisko z numerem 19 Marcin Żewłakow, drugi z braci bliźniaków, a zastąpi Marcina Jałocha. Skoro mamy przerwę w grze, to z księgi przysłów Wojciecha Łazarka: wolę marne życie niż piękny pogrzeb, nawiązując do tego, że lepsze są 3 punkty po pięknej grze niż porażka w pięknym stylu, tak jak chociażby, taki jak chociażby Widzew doznał na Łazienkowskiej. Rzut rożny dla Polonii. I Dariusz Wdowczyk, piłka na pole karne. Dobrze ustawiony Terlecki. Poloniści. Wędzyński, Żwirgzdauskas. Chyba szeroko powinien zagrać do Dąbrowskiego, tak jest. Na lewej stronie Żewłakow, to Michał Żewłakow. Wysokość pola karnego. No i bardzo słabo, słabiutko to zrobił Żewłakow. Łapiński do Gęsiora, Gęsior. Jeszcze Łapiński, kapitalnie minął kapitana Polonii. Gęsior, Michalski. I za moment może być znowu niebezpiecznie, bo podanie na pole, właściwie na połowę polonistów. Znowu Łapiński, 4-0, już na luzie, już spokojnie grają piłkarze Łazarka. Kaczmarczyk, świetnie w środek, tam będzie Szarpak, ale Żwirgzdauskas kapitalnie ustawiony, przejmuje piłkę. Ambitnie Kaczmarczyk, jest Jacek Dąbrowski, pojawi się Mikulenas, oto on. Mikulenas wypychany przez Gorszkowa, bardzo dobrze asekrują Widzewiacy w środku pola. I kolejna akcja Widzewiaków, nie, bo Polonia, brawo Dąbrowski, piłka do Bąka, musiał pan Wójcik przerwać. Nie ma przywileju korzyści, Bąk był w ciężkiej sytuacji, szybko rozegrany rzut wolny. Mikulenas, Mikulenas, ale to problem Polonii, jeśli on jest i Bąk w polu karnym, 5 Widzewiaków, naprawdę najlepszy duet na świecie, wtedy miałby duże problemy z zakończeniem tej akcji. Wdowczyk do Żewłakowa, nadal dobra gra Widzewa, nadal dobry mecz, 4-0 prowadzi Widzew z Polonią.
Atak kolejny gospodarzy. Szarpak, nie ma spalonego. Wichniarek czeka, bo nie ma też żadnego z partnerów. Chciał zagrywać prostopadle do Szymkowiaka, jednak przerwana ta akcja. Jeszcze rusza Łapiński w starciu dwóch kapitanów. No, odbił się Wędzyński od Tomasza Łapińskiego jak od ściany, ale później poloniści potrafili przerwać tę akcję. Atak prawą stroną, Bąk. Bardzo dobre zagranie do Bartczaka i wracający Tomasz Łapiński. Kapitalna kolejna interwencja. Cechą dobrego libero jest to, że jest wszędzie tam, gdzie być powinien, i Tomasz Łapiński właśnie wyrasta jak spod ziemi w tym miejscu, gdzie powstaje zagrożenie dla bramki Widzewa. Wielka forma wicemistrza olimpijskiego z Barcelony. Tak było w Burgas, tak jak na ligowych boiskach. Aż się wierzyć nie chce, do czego wracamy ciągle. Jak widzę, mógł przegrać 0-5. Praktycznie w podobnym składzie z Radziąkowem, ale to była inna epoka Widzewa. Teraz zupełnie inaczej grają zawodnicy nowego trenera Wojciecha Łazarka. Siedemnasta minuta gry po przerwie, w środku Michalski. Atak Widzewiaków, więcej miejsca, więcej swobody miał Terlecki. Zagranie do Wichniarka, Wichniarek wyszedł, Maciej Szczęsny i za mocno, przepraszam, źle skierował piłkę. Po prostu Artur Wichniarek, wydawało mi się, że poszybuje nad poprzeczką, tymczasem poleciała obok bramki. I kolejny meldunek z ławki rezerwowych. Kiedy Widzew prowadzi 4-0, Tadeusz Gapiński, kierownik Widzewa, zwykle opuszcza ławkę rezerwowych, idzie do budynku klubowego. Tym razem jest do końca ze swoim zespołem. Na pytanie, dlaczego nie opuści tej ławki rezerwowych, powiedział, że za przegraną z Radziąkowem przez dwa najbliższe sezony będzie musiał to odcierpieć i być z zawodnikami do końca. A to ci pokuta wiceprezesa Tadeusza Gapińskiego, kierownikiem drużyny czy sekcji to Gapiński był. No i wypada go uhonorować tym tytułem. Jego drużyna prowadzi 4-0 i gra naprawdę dobrze. Trzeba też oddać cześć polonistom. Bardzo ambitnie szukają jednej bramki. To już walka o honor, już nie o ligowe punkty. Nie oszukujmy się, a Widzew rozpędzony. Widzew ciągle gra i to dobrze. Szczęsny czy Szymkowiak? Brawo, Maciej Szczęsny. Pierwszą bramkę zdobył w tym meczu Mirosław Szymkowiak. Kiedyś rozmawialiśmy jeszcze z Maciejem Szczęsnym, kiedy bronił w Widzewie. Z olbrzymim uznaniem wypowiadał się o Mirosławie Szymkowiaku. Twierdził, że to będzie wielki piłkarz, że robi fantastyczne, szybkie postępy. No i teraz przekonał się na własnej skórze, co Mirosław Szymkowiak potrafi w roli niecodziennej, przynajmniej w tym spotkaniu, w roli napastnika. Prosto w 13 minucie Szczęsny będzie miał co wspominać. Schodzi z boiska Radosław Michalski, jeden z bohaterów dobrej gry Widzewa. Naprawdę świetny mecz, świetna godzina, 65 minut w wykonaniu Michalskiego. Miejsce Krzysztof Maciejczuk, to debiut tego piłkarza. Atak Polonii powstrzymany przez Łapińskiego. Oczywiście, że Włakow teraz faulował Wichniarka. Rzut wolny dla Widzewa. I proszę Państwa, Radosław Michalski za chwilę z rozmowy z reporterem Łukaszem Płócienikiem powie, jak to się dzieje, że Widzew tak dzisiaj gromi Polonię. Panie Radku, jak to się dzieje, że Widzew dzisiaj tak gromi Polonię? No na pewno jesteśmy od paru meczów coraz lepszej formy. Widać, zresztą to było na Łazienkowskiej, gdzie rozegraliśmy bardzo dobry mecz, ale zawiodła nas trochę skuteczność. Tu dzisiaj skuteczność jest wyśmienita, w związku z czym wynik tak wysoki. 4-0, czy jeszcze jakaś bramka może paść w tym spotkaniu? No ja myślę, że teraz jest dość radosny futbol. Także obydwie strony mają strzelić szansę bramkę, bo u nas też chłopaki widać się podpalili, chcą strzelać więcej. No i może być różniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radosław Michalski już udał się do szatni. Zobaczymy, czy rzeczywiście radosny futbol w wykonaniu tym razem polonistów przyniesie jakąś bramkę. Ruszył Wdowczyk, Wdowczyk podaje do Mikulenasa, Mikulenas polu karnym, włączył się do akcji Dąbrowski, Dąbrowski, dobra sytuacja. A to trzeba strzelać nawet prawą nogą. Wiadomo, że Dąbrowski pewniej się czuje, jak kiedy uderza lewą, ale tak jak Matwanina w polu karnym, niczego dobrego nie wróży. Dobrze, że Włakow po raz kolejny w drugiej połowie uprzedził Artura Wichniarka. Michalski mówił o radosnym futbolu, ale nie w takim pojęciu, jakiego używa Jan Tomaszewski, słynny nasz bramkarz, że wszyscy się z tego futbolu śmieją. Nie, nie, to jest rzeczywiście dobra piłka na luzie. Przy wysokim prowadzeniu Widzewiacy na pewno będą dążyć do zdobycia następnych bramek. Dariusz Gęsior, Szymkowiak. Zdołał zagrać do Szarpaka, ale Wichniarek znów stał na spalonym, jakby nie wierzył w to, że piłka do niego dotrze. Po dwóch bramkach Wichniarkowi już się chyba nie chce specjalnie biegać. To nie jest akurat przytyk pod jego adresem, bo zagrał wystarczająco dobrze
tym meczu, by mógł sobie odpocząć, chociaż Rafał Siadaczka nie rezygnuje. Siadaczka na prawej stronie jest, Szymkowiak, piłka do niego, nie ma spalonego. Szymkowiak strzela i nie ma gola. Bardzo dobre wejście blokującego go do końca obrońcy Polonii Janusza Gałuszki. Wydaje mi się, że szybciej powinien strzelać Szymkowiak. Od razu on jednak zdecydował się podprowadzić jeszcze trochę piłkę. No i później już Gałuszka zdążył z interwencją. Tylko rzut rożny dla Widzewa, a Mirosław Szymkowiak jeszcze nie podniósł się z murawy. Nic się na szczęście dla piłkarza Widzewa nie stało. Rozpoczyna rzutem rożnym Piotr Szarpak. Wydawało się przez moment, że będzie zagranie przed pole karne Łukasz Marczyka. Szarpak nie najlepiej, ale będzie miał okazję do poprawki. 4-0 Widzew prowadzi z Polonią. Maciej Szczęsny ten powrót na widzewski stadion będzie wspominał jak najgorzej. Nie chcemy być drobiazgowi, ale ze dwie chyba można zapisać po stronie jego błędów. Jeszcze raz Siadaczka. Kolejny korner. Tak jest. Młody Maciejczuk chyba w zderzeniu z Żewłakowem posłał piłkę nad bramkę. Oczywiście ostatnim, który dotknął, był obrońca Polonii. Taka jest decyzja pana Wójcika. Rafał Siadaczka po raz kolejny z korneru. Pod nogi Kaczmarczyka. Kaczmarczyk do Siadaczki. Siadaczka. Dobrze bąk. No i nieudane wejście pomocnika Widzewa. Nieporozumienie między Kaczmarczykiem a Siadaczką rozpoczną poloniści. Za nami 22 minuty drugiej połowy. 4-0 prowadzi Widzew. No, rzeczywiście odkuwa się za porażkę na Łazienkowskiej na drugim stołecznym zespole. Widzew lubi grać z Polonią i nie chodzi już o to, że od 50 lat nie przegrał z tym klubem, ale przypominamy wiosną, a właściwie już latem na pożegnanie Franciszka Smudy. Widzewiacy ograli spokojnie polonistów 3-1. No i pokazali naprawdę, że potrafią, jeśli wszystko w porządku, jeśli wszystko układa się w tej 11, jak należy grać. Teraz Polonia, Mikulena z polu karnym. Papiński bezlitosny dla wszelkich prób 11 Polonii. Uwaga, Szymkowiak. Na lewej stronie Wichniarek, piłka do Wichniarka, nabiera prędkości. Wichniarek obok niego. Dźwizdalska, co za szybkość, Wichniarek. Ale podtrzymuje opinię wyrażoną przed kilkoma minutami. Już mu się tak nie chce, już nie ma tej determinacji, pasji. O, zrobił swoje, widzę, prowadzi 4-0, on zdobył 2 gole. A Polonia szuka nadal honorowego trafienia. Teraz zagranie na lewą stronę do Dąbrowskiego, który ma sporo miejsca. Jeszcze lewą stroną ucieka szerzej Żewłakow. Żewłakow ma miejsce na dośrodkowanie i dobra interwencja Terleckiego. Jeszcze piłka wraca do Żewłakowa, jeszcze raz pole karne, ale to dośrodkowanie było już bardzo kiepskie i dobra interwencja także Maciejczuka. Barczak. Jeszcze jedna szansa przed Polonią. Znów Dąbrowski, znów lewą stroną. Tą stroną boiska jakby poloniści aktywniejsi. Dąbrowski w rywalizacji z Gęsiorem. Gęsior wybija na aut, czy wcześniej? Nie, wcześniej piłka minęła linię końcową boiska, a zatem będziemy oglądali rzut rożny dla drużyny gości. Wojciech Łazarek nienasycony. Jeszcze by chciał chyba 5. gola, przynajmniej nie tracić. 4-0 w meczu byłych selekcjonerów. Przypominam, Zdzisław Podedworny kiedyś pomagał Wojciechowi Łazarkowi w prowadzeniu kadry narodowej. Było to kilkanaście lat temu. Dzisiaj Łazarek ogrywa 11 Podedwornego i ogrywa, bije i to sromotnie. Dośrodkowanie tak na linię pola karnego. Walczył tutaj Marcin Żewłakow. Piłka jednak wybita poza linię boczną. Autem rozpoczną poloniści. Ponownie Marcin Żewłakow. Jest przy nim Barczak. Stara im się przeszkadzać Maciejczuk. Barczak w pole karne. Tu dobrze ustawiony Gęsior. Kolejna szansa na kontratak dla Widzewiaków, ale ostro Żwirk Żdauskas zaatakował Wichniarka zgodnie jednak z przepisami. Widzewiacy teraz czwórką, piątką atakują. Jak nawałnica, świetne zagranie do Maciejczuka. Jeszcze wyszedł Siadaczka i będzie miał okazję, aby się poprawić. I nie zdążył. W ostatniej chwili wybijał piłkę Barczak, a była to wspaniała okazja, aby podwyższyć na 5-0. Żal mi Macieja Szczęsnego, się czuje upokorzony takimi akcjami, bo rzeczywiście przez obronę Polonii widzę, przechodzi jak chce. Jakby bawili się w kotka i myszkę z biednym Szczęsnym, który no tym razem wyszedł zwycięsko właśnie dzięki sobie, jego kolegom, a Siadaczka, no jak na reprezentanta, powinien zachować się precyzyjnie. Przy prowadzeniu 4-0 jednak, drodzy Państwo, proszę nam uwierzyć,
naprawdę koncentracja i ta pasja w zdobywaniu goli staje się niższa. Ale być może kolejna szansa dla Widzewa. Siadaczka tym razem po dośrodkowaniu Szymkowiaka starał się dojść do główki, strzelić na bramkę Szczęsnego. Wyjaśnili sytuację poloniści Bartczak. Do Mikulena Sale Litwin naciskany. Widzew odzyskuje piłkę. I nie było już tutaj nikogo przed bramką Szczęsnego, aby wykorzystać to podanie. Kaczmarczyk. Polonia, Jacek Dąbrowski. Widzewiacy już nie kryją tak szczelnie, nie pilnują dostępu do swojej bramki. Może Polonia skorzysta. Szczerze mówiąc, niech strzelą jedną bramkę poloniści. Zawsze to kolejny gol. Chociaż może poczekamy, aż wejdzie na boisko Bartosz Tarachulski, który przygotowuje się do wejścia. Oto numer 14 Tarachulski. Zobaczymy, kogo zmieni. Dariusz Wdowczyk. I Dariusz Wdowczyk nie strzelał dziś za często. Nie za często podawał i podobał tymi długimi krosami, przerzutami. Cóż, jeśli mecz nie wyszedł całej Polonii, no to i drugi czy też trzeci szkoleniowiec akurat dostroił się do tego, co Polonia dziś zaprezentowała. Bartosz Tarachulski, Joker, tak się przynajmniej o nim mówiło w poprzednim sezonie, zdobył bodajże 5 bramek w roli rezerwowego, no ale dzisiaj właśnie musiałby zdobyć 5 goli, aby Polonia wywiozła stąd zwycięstwo. Także w trudnej sytuacji Bartosz Tarachulski, ale poloniści nie rezygnują. Świetne zagranie do Bąka. Jeszcze przeszkadza mu Terlecki, bomb wysoko nad bramką. Jak nie idzie, to nie idzie. Naprawdę akcja polonistów znakomita. Wspominaliśmy o tym rozrzedzeniu gry defensywnej Widzewa. Już nie pilnują tak dokładnie, nie kryją. Gdzieś tam Tomasz Łapiński spacerował obok pola karnego, no ale Arkadiusz Bąk nie wykorzystuje nawet takich oto sytuacji. Nikt go nie atakował. W ostatniej chwili skoczył Gęsior. Mógł wymyśleć coś innego, nie wyszło. Zawsze można złożyć to na karp złej pasy. A dlaczego Polonia przegrywa 0-4 z Widzewem? Będzie nam mówił trener Dariusz Dowczyk. Halo, Aldona. Panie Darku, niech pan spróbuje usprawiedliwić swoich kolegów, że przegrywacie tak wysoko z Widzewem. Myślę, że na meczu trochę zależała pierwsza bramka. Wydaje mi się, że był to bramka ze spalonego. Później po naszych błędach właściwie padły bramki dla Widzewa, który rozgrywa dzisiaj dobre spotkanie. Na ciężkim terenie staramy się jak możemy, ale wynik jest niekorzystny dla nas. Bilans spotkań, dotychczasowych spotkań w Lidze Polonii musi niepokoić. Na razie tylko jedno zwycięstwo i to w inauguracyjnym meczu sezonu. Tak, nie gramy najlepiej, ale wie pani, każdy mecz staramy się dać z siebie 100% w każdym meczu, także nie jest łatwo. Tak jak powiedziałem, Widzew rozgrywa dzisiaj dobre spotkanie w ciężkich warunkach, choć mamy trochę pretensji do arbitra bocznego. Dziękuję bardzo, tyle Dariusz Wdowczyk. Dziękujemy trenerowi Wdowczykowi. Cóż, ta pierwsza bramka, tak naprawdę nie zaryzykuje mi stwierdzenia, że to był spalony, czy też nie było spalonego. Tutaj musimy zaufać arbitrom. Jednoznacznie z obrazu tego nie wynikało. Oczywiście Polonia może teraz zrobić bardzo zgrabną teorię do tego. No cóż, ale następne bramki padły jak najbardziej prawidłowe. A teza o tym, że pierwsza bramka ustawia mecz, nie zawsze jest właściwa. Teraz Wichniarek jako obrońca niedokładnie wybijał piłkę, trafiła ona wprost do Bąka. Grzegorz Wędzyński, chwaliłem go na początku drugiej połowy, ale później gdzieś nam na boisku zniknął. Dąbrowski w pole karne, nie wyszedł z bramki Olszewski, teraz też jakby się zawahał, ale żaden z polonistów nie może dojść do piłki. Ręką chyba zagrał jeden z graczy Polonii, Bartosz Tarachulski, i będzie rzut wolny dla Widzewa. Kwadrans do zakończenia spotkania. Widzew Polonia 4-0. Na boisku Bartosz Tarachulski, joker polonistów. Ambitnie gra drużyna z Konwiktorskiej. To już kwestia rzeczywiście zdobycia honorowego trafienia, pożegnania się ze stadionem Widzewa bez porażki do zera. Świetnie, teraz wyszedł do tego zagrania Rafał Siadaczka. Siadaczka, szansa na kontratak dla gospodarzy. Siadaczka ruszył sam, ograł gałuszkę. Siadaczka już w polu karnym, faulowany. 11. Kolejna szansa dla Widzewa. Tym razem w jeszcze trudniejszej sytuacji Maciej Szczęsny. Nikt, proszę państwa, z Polonii nie protestuje. Zobaczymy, kto będzie strzelał karnego. Wojciech Łazarek przygotowuje do wypuszczenia do boju Adriana Budkę, kolejnego młodego piłkarza. Oto gałuszka, atak na nogi Siadaczki. Materiał szkoleniowy dla arbitrów. Gdyby chcieli z tego skorzystać, proszę bardzo. Udostępniamy kasetę. Tak jest. No, Maciej Szczęsny teraz ma okazję. No, nie chcę mówić, że stracić piątego gola.
Artur Wichniarek, hat-trick w meczu z Widzewem. Po raz piąty pogoniony Maciej Szczęsny, czy coś innego, co wymyśli piłkarski los. Uwaga, 76. minuta. Wichniarek kontra Szczęsny i nie ma bramki. Wichniarka chwaliliśmy za tę pierwszą połowę, a w drugiej no, zawodzi nas zdecydowanie, a już ten nie wykorzystamy. Ale to ciekawe, proszę Państwa, bo grając na luzie, mając strzelone dwie bramki, prowadząc 4-0, na ogół piłkarze spokojnie pokonują w takich sytuacjach bramkarzy, bo wtedy wszystko wychodzi, kiedy naprawdę się człowiek nie musi starać. Tymczasem Polonia w polu karnym, Widzewa. Dobrze, Gęsior, koniec akcji. Nie ma piątej bramki, Szczęsny upokorzony po raz czwarty, 4 razy do 5 razy sztuka, można powiedzieć. Może nie będzie tak źle, chociaż kolejna akcja. Piękne podanie w kierunku Wichniarka, dobrze, że była. Za słabo zagrana piłka, ale Widzewiacy już teraz jeszcze raz poderwali się w końcówce, jakby chcieli podwyższyć ten wynik. Otwarta gra, dosyć luźno w środku boiska, obie drużyny mają szansę na wyprowadzenie szybkich, składnych ataków. Nie ma spalonego akcji, rozpoczął Tomasz Łapiński, źle Szymkowiak. Trzeba było chyba grać z Szarpakiem, a nie podawać do swego kapitana. Tymczasem poloniści, Łapiński jeszcze na połowie czarnych koszul, tymczasem Bartosz Tarachulski na lewej stronie w polu karnym. Jest Mikulena z piłką. Przed pole karne do Wędzyńskiego i po raz kolejny dobrze asekurujący Tomasza Łapińskiego Dariusz Gęsior. Maciejczuk na prawą stronę do Szarpaka. Out dla Widzewa, tymczasem zmiana w zespole łódzkim. Mirosław Szymkowiak, strzelec pierwszej bramki, opuszcza boisko. Zastępuje go z 12 Adrian Budka, jeden z piłkarzy, którego nie obejmują przedsezonowe skarby kibica, którego w trakcie już sezonu Widzew sprowadził z niższych klas. Adrian Budka grał w Pogoni z Duńska Wola. A za chwilę porozmawiamy z napastnikiem Mirosławem Szymkowiakiem. Tymczasem Budka na prawej stronie, wysokość pola karnego, Gałuszka na rzut rożny, a my zapytajmy Mirosława Szymkowiaka, jak mu się grało w pierwszej linii ataku Widzewa. Panie Mirosławie, jak panu się grało w pierwszej linii ataku Widzewa, to chyba nowość u pana. Tak, to chyba jest przedostatnia pozycja, na której jeszcze nie grałem w Widzewie. Cieszę się, bo strzeliłem bramkę, także zobaczymy. Jeszcze w bramce nie grałem. Polonia ma od dłuższego czasu kłopoty z obroną. Dziś to wykorzystaliście bezlitośnie. No tak, ja powinienem strzelić jeszcze bramkę i Artur na pewno. Rafał Siadaczka, czyli praktycznie mieliśmy 300% sytuacje. Zobaczymy jeszcze, nie wiem ile zostało, 10 minut chyba. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze strzelimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto wie, być może rozpoczynając relację z kolejnego meczu Widzewa, przedstawiając skład łódzkiego klubu, rozpoczniemy z numerem 2 w bramce Mirosław Szymkowiak. Ach, także nie życzymy Olszewskiemu, obroni dzisiaj dość pewnie i szczęśliwie. Pamiętajmy, że są straszne warunki gry, cały czas leje, mokra trawa, śliska piłka. A proszę Państwa, Szymkowiak naprawdę jak na wszechstronnego piłkarza zadziwił po raz kolejny, a jego obecność w bramce tylko by ubarwiła naszą ligę. 12 minut do zakończenia meczu. 4-0 dla Widzewa. Akcja gospodarzy Maciejczuk do Szarpaka. Szarpak uwolnił się od Dąbrowskiego. Szarpak w środku boiska. Po lewej stronie czeka Siadaczka. Do niego właśnie chciał zagrywać Szarpak. Piłka trafia do Siadaczki, ale to miało być zupełnie inaczej. Siadaczka. Sporo zamieszania czynią tam w okolicy linii pola karnego Widzewiacy, szukając pozycji. Siadaczka czekał, zagrał w tamtą stronę piłkę, ale przejęli ją poloniści. Wychodzi Żwirgzdauskas. 4-5 graczy Polonii teraz w ataku na bramkę Olszewskiego. Żwirgzdauskas, litewskie rozegranie z Mikulenasem. W końcu Żwirgzdauskas faulowany przez Terleckiego. Będziemy mieli rzut wolny dla Polonii. No nieładnie zagrał Terlecki. Chociaż wszystko w porządku, już Żwirgzdauskas podnosi się z murawy. Myślę, że zakarbił sobie naszego zawodnika, naszego reprezentanta drużyny olimpijskiej. Tak patrzymy też na Macieja Terleckiego. Maciej Szczęsny w bramce podskakuje, marznie. Oby się ten mecz dla niego skończył. Myślę, że tak chciałby, żeby już Ryszard Wójcik gwiznął. Tymczasem Ryszard Wójcik gwizdże, przesuwając piłkę o kilka metrów w kierunku linii bocznej boiska. Bartczak, Tarachulski, jeszcze Dąbrowski, jest Łapiński. I Marcin Żewłakow na prawej stronie przejął piłkę. Żwirgzdauskas od nowa konstruują akcję poloniści. Widzew znów przyczajony na własnej połowie. W tych ostatnich minutach młodzi piłkarze Widzewa mają szansę zaprezentowania Wojciechowi Łazarkowi, jak oni potrafią wyprowadzać kontrataki. Na razie jeszcze takiej okazji nie mieli. Maciej Szczęsny.
daleko w stronę napastników Polonii. Tarachulski do Mikulenasa. Zdecydowana interwencja Łukasza Gorszkowa. Wędzyński, Tarachulski. Ciężko przedrzeć się pod pole karne Widzewa. Poloniści nie rezygnują i tak będzie ten mecz chyba wyglądał już do ostatniej minuty. Faulowany Mikulenas. Rzut wolny dla Polonii. Szybko rozegrany. Bąk. No, nie ma najlepiej ustawionego celownika. Jeden z królów strzelców poprzedniego sezonu. Coraz więcej swobody, coraz więcej miejsca i czasu w polu karnym Widzewa, a mimo to Bąk próbuje niemiłosiernie. W pierwszej połowie mnóstwo pojedynków i z Boguszem, i z Gorszkowem. Teraz przy 0-4 nie ma to wielkiego znaczenia, czy zdobędzie gola, czy też dwa. No ale jak na takiego napastnika o uznanej ligowej klasie winien to robić precyzyjnie. Jeden gol w tym sezonie tylko w meczu zremisowanym przez Polonię z Odrą Wodzisław. 2-2 rusza Widzew. Terlecki, Maciej Terlecki, dobra akcja Olimpijczyka. Kadrienasa, Terlecki na lewej stronie, Wichniarek, ależ rajd jednak na spalonym. Atakujący Widzewa Janusz Gałuszka, tak jak Maciej Szczęsny, ma już dość tego meczu. Naprawdę chciałby, żeby to było po wszystkim. Polonia przegrywa najwyżej w tym sezonie, bo już 0-4 z Widzewem Łódź. Zupełnie nieskoncentrowany, rozluźniony Artur Wichniarek po raz kolejny w tej drugiej połowie jest na spalonym. Powinien bardziej uważać. Poloniści łapią go w te pułapki offside'owe raz po raz. A Bartosz Karwon w meczu Legia DU Warszawa Bełchatów po 9 minutach celnym strzałem dał prowadzenie warszawskiej 11. To wszystko na Łazienkowskiej Warszawy. Tam Legia prowadzi 1-0 Bełchatowem, a Widzew gromi Polonię 4-0. A bramka Karwana była już 30. w tej kolejce. Wspaniała skuteczność naszych pierwszoligowców. To jest jednocześnie od nich prośba i zaproszenie na następną serię spotkań pierwszej ligi. Mateusz Bartczak po prawej stronie boiska starał się ściągnąć do środka, ale świetnie mu przerwał Maciej Terlecki. Po lewej stronie Budka, w środku tylko Wichniarek, dołączają do tej akcji. Także dołączył się Daczka, zagranie do Wichniarka, ale nieprzepisowe zagranie napastnika Widzewa. Trzymał za koszulkę Gałuszkę, rzut wolny dla Polonii. I poloniści sporo teraz miejsca mają, piłkarze obu drużyn. Już taka otwarta, dosyć luźna gra w końcówce spotkania. Po prawej stronie Tarachulski. Tarachulski do Bartczaka. Bartczak w pole karne. Piłka trafia pod nogi Bąka. I fantastycznie Olszewski. A Bąk powinien strzelić dużo, dużo lepiej w takiej sytuacji. Powinien strzelić kilka bramek, proszę Państwa. No ale jak nie idzie, to nie idzie. Na pewno piłkarze są zwolennikami teorii, że jak pasa niedobra trwa, to ona nie chce się skończyć, a kolejny dowód na to, że Bąk nie pokonał w takiej sytuacji Olszewskiego. Poloniści bardzo nie chcą przegrać do zera. Teraz powstrzymany Mikulenas, jeszcze Dąbrowski. Ogro Wędzyński, Łapińskiego, Wędzyński. Wędzyński tuż przed polem karnym jednak, też nad poprzeczką. Jeśli Widzew nie zdobędzie dzisiaj samobójczej bramki, jeśli nie pokona ją piłkarze Widzewa sami Olszewskiego, to Polonia nie jest w stanie tego chyba uczynić. Naprawdę obrońcy Widzewa w ostatnich minutach są nadzwyczaj uprzejmi, nadzwyczaj dżentelmeńscy. No cóż, ale czarne koszule nie potrafią tego wykorzystać. 4-0 Widzew w Polonii. Około 6 minut do zakończenia tego spotkania. Dobrego, rozgrywanego w żywym tempie. Oczywiście suchy wynik wspominany za jakiś czas będzie wskazywał na to, że mecz był jednostronny, ale poloniści grają, grają do końca i brawa dla nich. Teraz Mikulenas, Mikulenas tańczy w polu karnym, tańczy Olszewski. Tylko patrzył na piłkę, ale ta przeciała obok. Może trzeba wzmocnić atak Polonii jeszcze Maciej Szczęsny na jakiś stały fragment gry, wyskoczy z bramki. Wtedy będzie honorowe trafienie polonistów. Proszę darować złośliwość, ale nawet tak zapraszani do tego, by posłać piłkę do siatki poloniści, no nie potrafią pokonać Olszewskiego. Tymczasem Widzewiacy, Gęsior już teraz spokojniej. Oni wyprowadzają akcję z własnej połowy. To rzadki widok w drugiej części gry. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk atakowany przez Marcina Żewłakowa. Nie było nieprzepisowego zagrania. Nie przerwał gry Ryszard Wójcik. Polonia. Bartczak. Żewłakow.
Orze Błakow. Oczywiście tutaj po lewej stronie boiska zagranie do Tarachowskiego, który traci piłkę, faulowany siadaczkę. Rozeszli się teraz od piłki cztery widzę Wiacy. W końcu zdecydował się na wybicie rzutu wolnego. Kaczmarczyk zagrał do Gorszkowa. Ostatnie minuty tego meczu. Widzewiacy obiecywali poprawienie wyniku po przerwie i poprawili go, ale mogli prowadzić jeszcze wyżej. Świetnie Budka do Szarpaka. Jest też Gęsior. Gęsior zamyka tę akcję prawą stroną. Gęsior przed pole karne do Kaczmarczyka. Wydaje się, że jednak można było rozegrać to dużo lepiej. Młody Adrian Budka przedzierał się przez Dąbrowskiego i Michała Żewłakowa. Nie udało się Żewłakow poza linię boczną. Cztery minuty do zakończenia meczu. 4-0. Widzew poprawi swoją pozycję w tabeli. Będzie gonił tę ligową czołówkę. Legia prowadzi z Bełchatowem 1-0. Jeśli wygra, Legia i Wisła na czele naszej tabeli będą miały po 16 punktów, a za tydzień będziemy dla Państwa transmitowali mecz Wisła-Legia z Krakowa. Akcja Polonii, dobre wyjście polonistów na lewą stronę do Bąka. Podawał Bartczak. Bąk, znowu pole karne. Mikulena zdecydował, nie zdążył. Wojciech Łazarek mówił o tym, że grupa pościgowa bardzo się uaktywni, będzie bardzo mocna i Widzew chyba dołączy do tej grupy. Myślimy tu o jedenastkach Lecha, na pewno Widzewa, może Górnika Zabrze, który ostatnio to nadzwyczaj pechowo. Liga będzie tylko ciekawsza, lepsza i oby było tyle strzelanych goli jak, proszę Państwa, wczoraj i dziś. 10 punktów ma także Amika Wronki, także to będzie na pewno będą atrakcyjne rozgrywki. Znów powtarzamy tezę o tym, że zmniejszenie tej ekstraklasy, chociażby tylko o dwa zespoły, już zwiększyło jej poziom, jej atrakcyjność. Zagranie na pole karne. Nie doszedł do piłki Tarachulski. Widzewiacy już nie atakują, nie kontratakują z takim rozmachem, ale jeśli nadarzy się okazja, to jeszcze szansę miał Kaczmarczyk. Do piłki nie doszedł. Jak w tym starciu urazu doznał Jan Gałuszka i konieczna będzie pomoc lekarza. Gałuszka na środku boiska. Zdaje się, że przy wyniku 4-0 nie należy tak grać zdecydowanie, tak ostro, ambitnie, cóż, zupełnie spokojnie mógł Kaczmarczyk zostawić tę piłkę, ale zaatakował piłkę. Zaatakował piłkę, co widzimy wyraźnie. Dobrze byłoby zobaczyć tę sytuację jeszcze raz. Widzimy wyraźnie zaatakowana piłka. No cóż, kamera nie jest przymocowana do nogi piłkarza i tak już dokładnie to nie widzimy. Faktem jest, że Jan Gałuszka opuszcza boisko na noszach. O! Właśnie. Piłka czy nogi? Piłka, proszę Państwa. Nic się jak złego Janowi Gałuszce nie stało. Ostatnie sekundy spotkania obejdzie chyba przy linii bocznej. A Widzewiacy przy piłce. Widzew Polonia 4-0. Oby padało tyle zawsze goli, nie zawsze padał deszcz, chociaż ten deszcz daje bramki, daje dobrą grę. Tę teorię uchnutą wczoraj na prędce, na poczekaniu przed meczem z Zamiką chętnie dzisiaj powtarzaliśmy, bo musi jeszcze więcej widzów przychodzić na trybuny. Wtedy byśmy mieli naprawdę znakomity spektakl. Gęsior w ataku na bramkę Polonii. Dobrze na lewo do Kaczmarczyka. Znowu Gęsior. Za moment będzie pole karne. Nie, że Żewłakow bardzo przytomnie zatrzymał akcję olimpijczyka z Barcelony. Świetnie w destrukcji Maciej Terlecki, wspomógł go także Maciejczak. Załóżka już na boisku, a na spalonym Wichniarek. Artur Wichniarek jakby chciał jakiś rekord ustanowić pod względem liczby spalonych w jednej połowie dotyczących konkretnego napastnika. Wyprowadzają jeszcze jeden atak poloniści, już tak może nie tak zdecydowanie jak chociażby kilka minut temu, ale Bąk. Czy dogoni piłkę? Dogonił. Już jest przy nim Gorszkow. Bąk w pole karne. Mikulenas i teraz szansa dla Polonii wprost w Olszewskiej. Ostatnie sekundy spotkania. Za moment Ryszard Wójcik zakończy zmagania piłkarzy Polonii z Widzewem. 4-0. Nieudany powrót na stare śmieci.
na stadion Widzewa, gdzie tak dobrze się czuł przez dwa lata. Maciej Szczęsny, bramkarz Polonii, musiał 4 razy przepuszczać piłkę do siatki po strzałach Szymkowiaka, Wichniarka i Michalskiego. Zobaczymy, czy do zera wygra 11 z Widzewa, czy honorowe trafienie dla polonistów wreszcie padnie. Bąk, Bartczak. Robią wszystko widzewiacy, by honorowe trafienie padło. Tarachulski. Nie, ale to trzeba jeszcze naprawdę strzelić gola. No ja nie wiem, proszę Państwa, co Widzew może zrobić. Tylko gol samobójczy. Albo zdjąć Olszewskiego. No, tak. Ale to było zbyt rewolucyjna teoria. Teraz na spalonym Wichniarek po raz kolejny po dobrym, mimo wszystko, podaniu Rafała Kaczmarczyka. Pan Wójcik na środku boiska w dobrym nastroju, uśmiechnięty. Łatwy do prowadzenia mecz, bez żółtych kartek. Szybki, ale grany fair, mimo tego, że bardzo grzęskie boisko, śliska trawa i piłka. Piłkarze jednak obu jedenastek wyraźnie się szanują. Bąk. I wreszcie Tarachulski. Kurwa! No co za bramka. Joker zrobił swoje. Piękny gol Bartosza Tarachulskiego. Rola Jokera o tyle niewdzięczna, że tym razem jest to tylko i wyłącznie bramka honorowa, ale w 47 minucie drugiej połowy udało się polonistom tę bramkę honorową zdobyć. Akcja Bąka i z pierwszej piłki piękny strzał Bartosza Tarachulskiego. Niczego do powiedzenia nie miał Sławomir Olszewski. Była to ostatnia akcja tego meczu. Ryszard Wójcik gwiznął po raz ostatni. 4-1 wygrywa Widzew. Dziękujemy Widzewowi za piękną grę i za uprzejmość i za to, że wreszcie ten Tarachulski posłał piłkę do siatki, bo 4-1 to naprawdę zacny wynik, a 4-0, no biedna Polonia i tak została skarcona wyjątkowo mocno. Rzeczywiście dobra gra Widzewa, katastrofalne, ciężkie warunki na boisku przy Alei Piłsudskiego w Łodzi, ale widowisko było przednie. Ryszard Wójcik i jego asystenci, panowie Bartoszek i Kamiński, schodzą do szatni, a za moment posłuchamy, jak będzie chwalił swych piłkarzy, jeśli chce chwalić, Wojciech Łazarek. Halo, Łukasz. Panie trenerze, na czym polegała tajemnica sukcesu w dzisiejszym spotkaniu, tajemnica sukcesu Widzewa? Byliśmy zespołem lepszym, bardziej dynamicznie grającym i tutaj nie było żadnych złudzeń, kto ten mecz wygra. Później pewne dolegliwości Michalskiego, Szymkowiaka spowodowały, że dokonałem zmian, których nie powinienem dokonywać. No ale przy takim wyniku trzeba dać szansę młodym, aby wprowadzali się do gry. Nie uczynili to najlepiej, no ale to kwestia czasu. Chyba żal tej straconej bramki, niewykorzystanego karnego, niewykorzystanej sytuacji Rafała Siadaczki. To nie tylko to. Niektórzy jeszcze nie wytrzymują. Wielkie rzeczy są dla wielkich ludzi. Jak ktoś strzelił 2 czy 3 bramki, to chce 7 strzelić. I po karnym rozłożył się mecz nonszalancko, 7 spalonych. Jest tylko jeden wniosek. Praca, praca, jeszcze raz praca. Myślę, że chłopcy są na tyle świadomi, że wiedzą, jaki nawał tej pracy ich czeka. Panie trenerze, jak według pana wypadł Mirosław Szymkowiak w linii napadu jako napastnik? On ciągle grał na wymienności tej pozycji, bo grał ofensywnego pomocnika, to też ciągle włączał się do gry. Troszkę z konieczności, troszkę z rozsądku, ale grał nieźle. Panie trenerze, ostatnie pytanie. Chyba można pana porównać do króla Kazimierza Wielkiego, który zostawił Polskę, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Podobnie z panem, gdy pan przyszedł do Widzewa, Widzew był w kryzysie. 2 porażki na początku z Ruchem Radzionków i Górnikiem Zabrze. Teraz Widzew w pełni formy. Powoli. My razem tutaj chcemy coś wspólnie zrobić. Na razie tylko pracujemy, a co zbudujemy, to czas pokaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wojciech Łazarek, bardzo surowy, proszę Państwa, dla Artura Wichniarka. Wielkie rzeczy dla wielkich ludzi. Wojciech Łazarek robi wielkie ligowe rzeczy, do tego nas przyzwyczaił od kilkunastu lat. No a rzeczywiście zajął się Widzewem w sposób bardzo dobry. Proszę Państwa, dzisiaj były 4-5 bramek na boisku Widzewa. Popatrzmy na to, jak padały. Zaczęło się w 13 minucie od bramki Mirosława Szymkowiaka. Poloniści protestowali. Dariusz Wdowczyk w wypowiedzi dla nas twierdził, że po zagraniu Rafała Siadaczki Szymkowiak był na spalonym. No, te powtórki niczego jednoznacznie nie określają. Mirosław Szymkowiak znalazł się sam przed Maciejem Szczęsnym i tę sytuację wykorzystał. I kołyska dla Tomasza Muchińskiego, któremu urodziło się dziecko. Gratulacje dla byłego bramkarza Widzewa. To już 14 minuta. Artur Wichniarek sam przed Maciejem Szczęsnym. Sprytny strzał.
pomiędzy nogami byłego bramkarza Widzewa, ale najpierw była kapitalna akcja i podanie Radosława Michalskiego. Świetnie, Ichniarek w 14 minucie, 2-0 dla Widzewa. Tak się cieszyli kibice na stadionie przy Alei Piłsudskiego. 38 minuta po zagraniu Mirosława Szymkowiaka, Artur Wichniarek jeszcze raz pokonuje Macieja Szczęsnego. To podanie Szymkowiaka spalonego na pewno nie było. Wichniarek w linii obrony Polonii. Świetne wyjście do tej piłki i Maciej Szczęsny jeszcze raz musiał skapitulować. Trzeci gol dla Widzewa, drugi Artura Wichniarka, a piąty jego w obecnym sezonie. Radość trójki, która grała, która zdobyła Mistrzostwo Europy z Andrzejem Zamilskim 5 lat temu. A to 58 minuta, akcja Gęsiora, błąd Szczęsnego, błąd obrońców Polonii i Radosław Michalski na 4-0. Oto Gęsior, nie sięgnął piłki Wędzyński, Szczęsny powinien uciekać do słupka. Tak nam się przynajmniej wydaje, myślę, że on miałby inne zdanie w tej kwestii. W ostatnich minutach rozluźniony Widzew. Stało się tak jakby na nasze życzenie przez ostatnich kilka minut, a nie, to jest akcja, w której Widzew, tak, rozluźniony. Nie wykorzystywał następnych okazji do strzelenia bramek. Teraz piłka zagrana wprost pod nogi Rafała Siadaczki. Szarża reprezentanta Polski powstrzymana nieprawidłowo przez Jana Gałuszkę. I decyzja Ryszarda Wójcika mogła być tylko jedna, rzut karny. I Artur Wichniarek przed hat-trickiem. I bez hat-tricku piłka w stronę sektora kibiców Widzewa. Zamiast 5-0 ciągle 4-0 i od tego momentu zaczęliśmy, no, nie mamy bramki na 4-1. A cóż to się stało? Czyżby ktoś chciał ukarać dodatkowo Polonię? Popatrzmy na razie na statystyki. 13 strzałów drużyny Widzewa, wysoki procent celności, aż 10 strzałów w światło bramki. 6 razy strzelał Wichniarek, 4 razy w światło bramki. 2 gole, znakomita skuteczność piłkarzy łódzkiego klubu. Ja tylko przypomnę, w 92 minucie Tarachulski na 4-1. O właśnie, wszedł po przerwie i 3 strzały, 3 w światło bramki. Jeden zakończył się trafieniem. 24 aż strzały Polonii, ale rozrzut był fatalny. 13 fauli piłkarzy Widzewa. Najczęściej faulował Gorszkow. A 12 razy faulowali poloniści. Obyło się bez żółtych kartek. Bardzo dobrze prowadził to spotkanie Ryszard Wójcik. 14 rzutów rożnych. 9 dla Widzewa, 5 dla Polonii. I wreszcie w spalonych 9 razy na spalonym piłkarze Widzewa. Najczęściej Artur Wichniarek i tylko jeden spalony dla Polonii. I proszę Państwa, coś na osłodę kibicom Polonii. Gol zdobyty w 92 minucie. Bramka Tarachulskiego podawał bąk. Świetnie rezerwowy Polonii. Ale zasłużyliśmy my też na tę bramkę. Proszę Państwa, sprawozdawcy kanału po prostu kilkunastu minut namawiali Polonię do strzelenia honorowego gola. Wręcz mówiliśmy, że jeśli Polonia nie strzeli samobójczego, to ta bramka nie padnie, ale... A teraz dziękujemy. 4-1. Widzew po fatalnym początku sezonu odzyskał równowagę. Pokazał to chociażby mecz na Łazienkowskiej z Legią. Przegrany 0-1, ale teraz Widzew powetował sobie tamte straty z nawiązką 4-1 z Polonią. A Polonia, cóż, 3 trenerów, 32 piłkarzy i tylko 5 punktów na razie. Fatalna postawa warszawskiego klubu. Proszę Państwa, we wtorek o 15:30 Monaco ŁKS, pierwsza runda Pucharu UEFA, to w Kanal Plus na żywo. Retransmisja meczu Bełchatów Widzew. Zapraszamy o 17:45. Retransmisja. Mecz jest grany o 16, ale postanowiliśmy nie zapraszać Państwa tak barbarzyńskiej porze w piątek, kiedy to jest dzień pracy. Stąd łamiemy zasadę sportu na żywo. I w sobotę 15:25. Wielki mecz na szczycie. Wisła, Legia na żywo w Kanal Plus. Byliśmy dziś w Łodzi, byliśmy wczoraj we Wronkach. Będziemy za tydzień na polskich boiskach. Oby tyle bramek, trochę lepsza pogoda. Właśnie. Zapraszamy Państwa serdecznie na stadiony. Piłkarze zapraszają, zdobywając mnóstwo bramek. Myślę, że ta dobra atmosfera wokół naszej piłki po zwycięstwie w Burgas będzie podtrzymana. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.